Spotkanie już za chwilę się zacznie. Rozpoczną żółto-czerwoni z Białegostoku, czyli Jagiellonia Białystok kontra Biało-Zieloni z Gdańska, Lechia Gdańsk. Sędzia Paweł Malec z Łodzi. Jagiellonia jako pierwsza będzie w tym meczu kopać piłkę. Na środku przygotowany do rozpoczęcia gry Mark Gual. Szybciutko składy obu drużyn, zanim sędzia jeszcze nie dał znaku do gry. Może zaczniemy od zespołu gospodarzy. W bramce Duszan Kucjak, w obronie Dawid Stec, Michał Nalepa, Krister Stobers i Rafał Pietrzak. A więc obrona austriacko-polsko-łotewska. Przed nimi defensywny pomocnik Holender Joeri de Kamps. Właśnie mecz się rozpoczął. W środku pomocy Maciej Gajos, nasz konkursowy dzisiaj bohater, i Jarosław Kubicki. No i z przodu ofensywne trio Kacper Sezonienko, Konrado i Flavio Paixão. Jagiellonia od pierwszej minuty na połowie rywali. Jakub Lewicki do linii końcowej. On dośrodkowuje, zablokowany, ale Jagiellonia wysokim pressingiem zostaje na połowie drużyny z Gdańska. Sędzia nie reaguje na to, że leży w naszym polu karnym, leży na boisku Lewicki, Jagiellonia w pole karne, ale tam Duszan Kucjak uprzedził w walce o piłkę Jesusa i Maza. Kucjak kopnął piłkę pod nasze pole karne, wyszedł za szesnastkę, grający w niebieskim stroju nasz bramkarz Zlatan Elomerowicz, u nich Kucjak w czarnym stroju, więc skoro o bramkarzu mowa, no to w bramce właśnie Zlatan. W obronie środkowa trójka defensorów to Bogdan Cyruj, Zel Puerto i Bojan Nastić. Na wahadłach Tomasz Przykil i Jakub Lewicki. W środku Tomasz Taras Romańczuk i Nene. A w ofensywie mamy Jesusa Imaza, Marka Guala i Fiodora Czernycha. Taki dość odważny początek z jednej, z drugiej strony. Powiedziałbym nawet momentami troszeczkę chaotycznie zawodnicy biegają tutaj po boisku, ale nie jest znowu jakoś aż tak źle. Natomiast dwóch w tej chwili leży na połowie drużyny z Białegostoku. Mamy Bojana Nasticza, który cierpiał w Jagiellonii, i Flavio Paixão. Nie, to nie Flavio. To jest Kacper Sezonienko z drużyny z Gdańska, który ucierpiał tam w starciu z Bojanem Nasticzem, ale już wszystko w porządku, już obaj zawodnicy gotowi do gry. No i okazuje się, że to było przewinienie piłkarza z Gdańska. Jagiellonia będzie miała rzut wolny na własnej połowie. Izrael Puerto tutaj tę piłkę zagra dalekim podaniem pod pole karne do Imaza. Imaz przyjął na pierś w pole karne, ale tam wzięli go w kleszcze obrońcy drużyny z Gdańska. Piłka odbita za pole karne po prawej stronie do Przykryla. Przykryl w szesnastkę. Aj, przeleciała koło Romańczuka, koło Czernycha i nie dogoni jej także Jakub Lewicki, który no nie zamykał, bo gdyby zamykał tę akcję z lewej strony, to by piłkę przejął. Tak jest na aucie dla zespołu gospodarzy. No i tam będzie Dawid Stec wrzucać piłkę do tyłu, do Michała Nalepy. Nalepa w prawo, dribbling do Steca. Stec naciskany przez Czernycha. Jagiellonia ciągle wysoko i Jagiellonia zdaje się ma szansę piłkę odebrać. Odbiera. Jest Czernych z prawej strony pola karnego. Gual z prawej strony. Ostry kąt, Gual. Jeszcze Gual. I gol! Gual nawinął tam trzech obrońców chyba w polu karnym Lechii Gdańsk. Trzecia minuta. Mark Gual wpadł z lewej strony pola karnego drużyny z Gdańska w pole karne właśnie pod linię końcową. Tam jeden zamach, drugi zamach, na koniec też położył Kucjaka w lewy róg bramki drużyny z Gdańska. I od trzeciej minuty Mark Gual zdobywa bramkę i daje nam prowadzenie w Gdańsku z Lechią. No lepiej ten mecz dla nas nie mógł się rozpocząć. Lechia wyszła na to spotkanie i tak lekko powiedzielibyśmy niepewna swoich umiejętności, swoich możliwości w tym meczu. A tu jeszcze taki, jak to się mówi typowo po piłkarsku, gong w trzeciej minucie po indywidualnej, naprawdę znakomitej akcji Marka Guala, ale trzeba zauważyć wcześniej postawę Jagiellonii na połowę drużyny przeciwnej, która to od początku, no to raptem 3 minuty, niespełna 3 minuty wówczas minęły, 2,5 niecałe były, kiedy Gual strzelił bramkę. Jagiellonia cały czas presowała, cały czas pozostawała na połowie drużyny z Gdańska, odebrała tę piłkę. Tam zdaje się Taras Romańczuk, Fiodor Czernych, Mark Gual. No i skończyło się golem Marka w trzeciej minucie. To jest piąte trafienie Guala. Tym samym Gual zrównał się z Jesusem Imazem. Obaj Hiszpanie w tym sezonie trafili do bramki rywali po 5 razy i oby ta rywalizacja między nimi trwała i w tym meczu, i w kolejnych jak najdłużej, żeby była jak najbardziej owocna. Od trzeciej minuty Jagiellonia po znakomitej indywidualnej akcji Marka Guala w polu karnym Lechii Gdańsk prowadzi 1-0. No i teraz Jagiellończycy tak jakby w ringu porównując zadali taki cios na knockdown, powalili rywala na deski, ten się podniósł, a my czekamy, co ten rywal będzie robił i żeby go tak może jeszcze raz i drugi i trzeci na te deseczki posłać, ale na razie to Lechia ruszyła do odrabiania strat. Flavio Paixão chciał piętką zagrywać w środek pola karnego do wchodzącego tam jednego ze swoich kolegów. Odbita piłka od obrońcy Jagiellonii. Białystok wychodzi na rzut rożny. No i po prawej ręce Zlatana Alomerowicza tę piłkę mamy
z rzutu rożnego, a będzie dośrodkowywana przez Rafała Pietrzaka. Zawodnik lewonożny, więc piłka będzie odchodziła od bramki Jagiellonii Białystok. Dwie ręce uniesione Pietrzaka, piłka na bliższy słupek i tutaj Fiodor Czernych w roli obrońcy. Wybita piłka za pole karne. Ciasno, ciasno w polu karnym. Jest strzał Flavio Paixão w lewy róg bramki. Chciał przymierzyć w lewy róg bramki Jagiellonii Białystok, ale to drużynie, a konkretnie zawodnikowi Lechii Gdańsk nie wyszło. No i mamy aut bramkowy w piątej minucie spotkania. Jagiellonia od trzeciej po golu Marka Guala prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0 tutaj na stadionie przy Alei Pokoleń Lechii Gdańsk. Tak naprawdę tak się ten stadion nazywa. Jagiellończycy rozgrywają piłkę powoli we własnym polu karnym, ale teraz dalekie podanie w kierunku Guala na połowę przeciwnika. Tutaj przy piłce szybciej na Lepa, ale Gual goni do Kucjaka, bo ten dostał piłkę. Blisko przejęcia Hiszpan, naładowany, jeszcze bardziej pozytywnie podminowany, byśmy powiedzieli, Mark Gual po zdobyciu tego gola w trzeciej minucie. Jagiellonia znowu piłkę odbiera rywalom na ich połowie. Oj, tutaj Jakub Lewicki wskoczył na plecy, ale piłkę odebrał. Gual za polem karnym. Jeszcze odbita, przejmie to Przykryć czy nie? Wybijają to lechiści na własnej połowie. Gajos w prawą stronę do Dawida Steca. Dawid po linii, ale niedokładne podanie przejął Taras Romańczuk do Bogdana Cyru. Bogdan do przodu do Guala. Gual chyba był na spalonym, ale sędzia nie. Pokazuje, gramy dalej. Gual szaleje przez środek. Teraz już wszystkie akcje chce grać sam ze środka w pole karne. I te piłki odbiera i traci. I stracił na rzecz Nalepy. Nalepa do Kucjaka. Kucjak na środek boiska. Tutaj nie doszedł do piłki Bogdan Cyru. Goni za nią też Flavio Paixão, ale Bogdan mógł sobie ją wypuścić w aut, dlatego że wcześniej nie dotykał. Wybicie z pola karnego Lechii Gdańsk Duszana Kucjaka zakończyło się autem na naszej połowie dla Jagiellonii Białystok. Jagiellończycy będą rzucać piłkę za linii bocznej, rzecz jasna. No i zobaczymy, do kogo Bogdan tutaj tę piłkę rzuci. Najbliżej Jesus, ale piłka na połowę rywali do Guala, rzecz jasna. Ten piłkę traci na rzecz Pietrzaka. Pietrzak na rzecz naszego Puerto. Puerto głową do Romańczuka. Romańczuk na połowę Lechii. Piłka wraca po wybiciu Michała Nalepy. Wydawało mi się, że tam piersią odbił wad piłkę Flavio Paixão z Lechii. Ale tam była głowa, okazuje się, jednak Bogdana Cyru. I Lechia Gdańsk znowu ma rzut z autu. Po lewej stronie boiska na połowie naszej połowy Rafał Pietrzak. Pokazuje się Sezonienko, pokazuje się Joeri de Camps, Holender z Lechii Gdańsk. Ale piłkę dostaje na środku Gajos, gra w prawą stronę do Steca. Stec łamie to do środka, na połowie naszej połowy, ale teraz gra do tyłu do Tobersa. Łotysz podciąga bliżej środka i gra na dookoła środkowego do de Campsa. De Camps rozciągnął grę w prawą stronę do Kacpra Sezonienki. Sezonienko w pole karne, dobra interwencja, wybijamy piłkę z własnego pola karnego. Izrael Puerto, ale Lechia zostaje teraz ona. Podostrzyła, teraz ona stosuje pressing, jest Flavio Paixão, strzela głową z 10 metra po dośrodkowaniu Pietrzaka, ale tam dwóch piłkarzy Jagiellonii asekurowało Portugalczyka z Lechii i Taras Romańczuk i Izrael Puerto doszedł do piłki w polu karnym, strzelił głową Flavio, ale strzał był bardzo, bardzo niecelny. No i Jagiellonia w 8 minucie gry znowu może rozpocząć tę grę od własnego pola karnego. Czy Zlatan krótko znowu zagra do Puerto w 16? Tak jest. Taka zabawa czasami kończy źle, ale Izrael od razu do przodu na Przykryla. Przykryl ładnie na pierś. Teraz huluje piłkę do przodu, gra w kierunku Nenne. Nenne będzie w polu karnym. Nie będzie, no jest, ale bez piłki, dlatego że wcześniej tę piłkę chwycił w rękawice Duszan Kucjak. Rozpoczęła się w tym momencie dokładnie 9 minuta meczu. Lechia 0, Jagiellonia 1 od trzeciej minuty po golu Marka Guala. I Gajos na własną połowę do de Campsa. De Camps znowu na połowę Jagiellonii do Pietrzaka, ten do Gajosa, ten do de Campsa. Taki trójkąt ustawili blisko linii środkowej, ale walczymy z nimi, wypychamy ich znowu na połowę własną, czyli połowę Lechii. Tobers atakowany przez Przykryla, piłka do Nalepy. Aj, tam nie pomylił się Michał Nalepa, choć rozpędzony był bardzo, bardzo mocno Tomasz Przykryl i tym impetem zahaczył o nogi Nalepy. Rzut wolny dla Lechii Gdańsk, ale Joeri de Camps gra na własną połowę do Steca. Stec przekroczył linię środkową przy prawej linii, tam wymienia podania, a zdaje się z Kacprem Sezonienką. Ten do środka do Kubickiego. Kubicki znowu do de Campsa. De Camps krosowe podanie z lewej strony boiska, z prawej strony boiska na lewą. Tutaj Pietrzak miał problem z przyjęciem. Jeszcze zdążył do Konrado. Konrado 30 metrów od bramki, na wprost do Steca. Stec uderzy, nie, jest dośrodkowanie, ale tak naprawdę to jest to podanie do rąk Zlatana Alomerowicza. Jeszcze asekurował naszego bramkarza Izrael Puerto. I spokojnie Zlatan, jak mówiłem, w niebieskim stroju, bluza, spodenki Getry tego koloru. No a jego vis-a-vis Duszan Kucjak, numer 12 na plecach, nasz Zlatan jedynka, Duszan na czarno.
Tak troszkę symbolicznie wygląda ten strój Duszana. Jego gra ostatnio w meczu, przegranym bodaj ze Śląskiem Wrocław 1-2, no to tam nie popisał się właśnie między innymi Duszan po jego błędzie, też po błędzie Mario Maloczy, który też dostał czerwoną kartkę, nie gra w dzisiejszym meczu, Lechia straciła punkty. No i oczywiście Duszan zawsze gra, albo często gra w czarnym stroju, choć grał i w różowym też pamiętam, ale dzisiaj na czarno, tak jakby trochę jego humor właśnie miał odbicie w kolorze tego stroju. To oczywiście tylko moja interpretacja. Teraz na telebimach na stadionie w Gdańsku zbliżenie na tymczasowego było, nie było trenera Lechii Macieja Kalkowskiego. Taki no, łysiejąco-siwiejący pan z długą, siwą brodą, trochę jak Święty Mikołaj. No ale na razie prezentów nie rozdaje, nie przynosi prezentów Lechii w postaci punktów w dwóch dotychczasowych spotkaniach. Jedno oczko za remis bodaj z Wartą Poznań. No i cóż, szukają trenera, różne nazwiska się tutaj pojawiają. Aleksander Wukowicz, Rafał Grzelak pracujący w Szwecji, zobaczymy na kogo postawią działacze klubu z Gdańska, a wśród nich także przecież była wiceprezes, potem chwilowo prezes Jagiellonii Białystok, Agnieszka Syczewska. No na razie nie najlepiej jej się chyba to przejście opłaciło, chyba że jakieś korzyści pozasportowe, poza takie czysto, byśmy powiedzieli, boiskowe przedkłada Agniecha. Zobaczymy, jak to będzie dalej z Lechią. Na razie rzut wolny dla Lechii na naszej połowie i ostre wejście Izraela Puerto, nagrodzone w cudzysłowie przez Pawła Malca żółtą kartką. Puerto zarobił żółtko w tym meczu, a Lechia będzie wykonywać rzut wolny po lewej ręce Zlatana Alomorowicza. To jest 12 minuta gry w tym momencie rozpoczęta, no niemal dokładnie na przedłużeniu linii 16 metra i znowu będzie Rafał Pietrza, kontakt od lewej do prawej maszeruje, to rzut rożny z tej, to z drugiej strony teraz będzie akurat po lewej stronie Zlatana Alemorowicza, więc lewonożny zawodnik, jakim jest Rafał Pietrzak, będzie tę piłkę dokręcał do pola karnego Jagiellonii Białystok. A w polu karnym Jagi mamy 2, 4, 6, 7 piłkarzy z Gdańska, więc spore zamieszanie. Cała Jagiellonia poza jednoosobowym murem Jakuba Lewickiego. Jest piłka w polu karnym. No i oczywiście najbliżej był tej piłki, głową strzelał Flavio Pajszą. Tyłem właściwie obrócony, nie mógł dokładnie skontrolować tego, co zrobi, więc piłka poleciała może nie za wysoko, ale jednak nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Zatem w 12 minucie tylko na drobnym, takim drobnym strachu, straszku byśmy powiedzieli, się skończyło w szeregach Jagiellonii Białystok, ale i tak Jagiellonia prowadzi cały czas od trzeciej minuty 1-0 po bramce Marka Guala. Jagiellończycy tracą teraz szybko piłkę. Trochę, powiedziałbym, zamiast coraz pewniej grać po zdobyciu tej bramki w trzeciej minucie, Jagiellonia trochę jakby straciła z tej swojej pewności siebie od początku meczu, a teraz jest okazja dla Lechii. Będzie Flavio Pajszą, będzie strzał czy nie? Jest obroniony z bliska przez Alomerowicza. Lechia w naszym polu karnym cały czas. Oj, ciasno tam, ciasno, ale wybija Taras Romańczuk tę piłkę wreszcie z szesnastki. Groźnie było. Zlatan Alomerowicz wygrał coś na wzór pojedynku sam na sam z Flavio Pajszą, ale to było takie, że Flavio tę piłkę dostał 1,5 metra, góra 2 metry od naszego bramkarza, no i takiego pajacyka zrobił tutaj Zlatan. Może trochę wystraszył Flavio, może Flavio nie miał dobrej pozycji do oddania strzału. Ostatecznie skończyło się na wybiciu tej piłki z naszego pola karnego przez Tarasa Romańczuka, ale tak jak Jagiellonia grała do momentu zdobycia bramki, jeszcze do 5-6 minuty, bardzo fajnie, odważnie, pressingiem na całym boisku, na zwłaszcza połowie Lechii. Tak teraz Jagiellonia jest zmuszona do gry właściwie cały czas we własnym polu karnym, bo Lechia nie odstępuje nas już dobre 2-3 minuty, nie odpuszcza, ten pierścień zaciska. No mają potencjał ci piłkarze z Gdańska, tylko coś im tam nie pasuje w tej grze, że tych punktów tak mało w 8 dotychczasowych meczach, dla nich 9 mecz, dla nas 10, oni mają jeszcze zaległy. Więc 4 punkty w 8 meczach to naprawdę bardzo słaby wynik. Teraz kolejny błąd, ale naprawiony przez Steca. Stec w lewą stronę do Pietrzaka, ten zza pola karnego, dośrodkowanie na dalszy słupek, ale chyba za mocne. Chociaż Sezonienko jeszcze to strącił głową, tyle że no już i on był za linią końcową, i piłka była za linią końcową. I kolejny atak Lechii odparty. Tak powiedziałbym, że Lechia do 25-30 metra naprawdę nieźle wygląda, no ale potem czegoś tam brakuje piłkarzom z Gdańska. A to dokładnego podania, a to dokładnego przyjęcia, a to znowu Flavio w pozycji niezłej, nie stuprocentowej, ale przegrał ze Zlatanem Alomorowiczem. Zlatan był blisko przy Portugalczyku z Lechii, więc skończyło się tam tylko na strachu, tym razem większym niż poprzednio. No ale ciągle Jagiellonia utrzymuje jednobramkową przewagę, jednobramkowe prowadzenie. To już jest początek 15 minuty. Od trzeciej Jagiellonia prowadzi 1-0 po golu Marka Guala. Czy odbierzemy wreszcie piłkę lechistom? Tak, będzie po nodze, zdaje się, Joeriego
De Kampsa. Joer De Kamps, holenderski defensywny pomocnik Lechii Gdańsk i piłka na połowie drużyny z Gdańska, na połowie drużyny Macieja Kalkowskiego, który tutaj żywiołowo podpowiada swoim kolegom piłkarzom, co mają zrobić, no ale też spokojnie, ale i podpowiadając, obserwuje z narożnika swego sektora trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk, więc ta, tutaj mamy na ławkach trenerskich pojedynek taki korespondencyjny dwóch Maciejów, Kalkowski kontra Stolarczyk, Kalkowski w dresie, nasz Maciej Stolarczyk jak zwykle elegancko dzisiaj, tak byśmy powiedzieli, granatowe chinosy, spodnie brązowe, eleganckie buty, biała koszula, na to sweterek granatowy. No to pod względem mody Maciej prezentuje się Stolarczyk lepiej niż Maciej Kalkowski, a teraz Jagiellonia chciała zrobić akcję w polu karnym, był tam Imas, piłka jednak wybita przez Kucjaka głową, a i tak Imas na spalonym, tutaj jeszcze Jesus dziękuję któremuś tam z kolegów, który zagrywał do niego tę piłkę w pole karne, ale to i tak nie miało szans powodzenia, bo po prostu Jesus spalił tę akcję. No i mamy sytuację w już 16 minucie tego spotkania. Lechia wznawia grę wybiciem piłki z rzutu wolnego. Szybko przerwana ta akcja przez Marka Goala, ale będzie aut dla zespołu gospodarzy. Po prawej stronie boiska tam jest Dawid Stec, będzie tę piłkę znowu wrzucać na boisko. Poda chyba do Gajosa, tak jest, Gajos z powrotem do Steca. Stec rozciągnął grę z prawej strony na lewą do Pietrzaka. Pietrzak jednak na linii środkowej w kierunku Konrado. Konrado wypychany przez Cyru. Utrzymał się Brazylijczyk przy piłce. Sędzia przerwał jednak akcję Bogdana Cyru, który chciał ruszyć do przodu. Żółta kartka dla Konrado i żółta też dla Bogdana Cyru. Za to, że było takie krótkie spięcie po całej tej akcji, dlatego że piłkę wybił za linię boczną chyba Cyru. Konrado chciał to szybko przejąć. Cyru to przerywał w sensie takim, że nie dał, zwalniał grę i nie chciał, żeby Konrado to szybko rozpoczął. Doszło do drobnej przepychanki, a sędzia Paweł Malec, żeby nie było więcej żadnej pretensji z jednej czy z drugiej strony, pokazał żółtą kartkę Konrado z drużyny Lechii Gdańsk i natychmiast zaraz potem Bogdanowi Cyru z Jagiellonii Białystok. Bogdan tam jeszcze pokazał, że go bardzo boli, że został odepchnięty w karczycho, że przewrócił się i że zabolało i że tam naciągnął może mięśnie szyi i jeszcze coś tam, ale nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Teraz podszedł Konrado do Cyru, tam wokół sędziego coś tam sobie jeszcze tłumaczą, rozkładają ręce, ale generalnie panowie już się rozeszli chyba w najlepszych możliwych tej sytuacji humorach, bez jakichś tam nieporozumień, napięć i znowu wracają jedna i druga drużyna do gry, do tego, żeby walczyć o te punkty. Na razie Jagiellonia bliżej, bo prowadzi 1-0, ale do końca meczu jeszcze ho-ho, albo i dłużej. Właśnie rozpoczęła się ostatnia minuta meczu i będzie dośrodkowanie oczywiście Rafała Pietrzaka. Rzuty rożne, rzuty wolne, to wszystko lewonożny gracz Lechii Gdańsk, tym razem spod sektora zajmowanego przez trenera Jagiellonii Macieja Kalkowskiego. Znowu bardzo dużo piłkarzy w zielono-białych strojach, dośrodkowanie, ale trafia w... No nic wielkiego, Jagiellonia wciąż prowadzi 1-0 po bramce Marka Goala w trzeciej minucie. Lechia cały czas atakuje, ale nie robi tego dokładnie. Teraz kolejne zagranie, tym razem Michała Nalepy w nasze pole karne, więc Jagiellończycy w 21 w tej chwili minucie prowadzą 1-0. Nie wiem, czy mnie słychać, drogi Wojtku. Powiedz, czy dochodzi mój głos do studia, czy nie. No to bardzo dobrze, to jak słychać to znakomicie, pomyślałem przez chwilę, że znowu połączenie się zerwało, ale nie. Jagiellonia od tego momentu zdobycia bramki w trzeciej minucie, no dała się Lechii zepchnąć do obrony, ale teraz odbieramy piłkę rywalom przed ich polem karnym znowu. Teraz Romańczuk do Guala, ten do Romańczuka, ten do Lewickiego, Lewicki zza pola karnego, uderza Lewicki, aj niewiele zabrakło Kubie Lewickiemu, żeby zaskoczyć bramkarza Lechii Gdańsk przy prawym słupku jego bramki. Strzał z około 18, może 19 metrów. Ładnie Jagiellonia znowu piłkę odebrała za sprawą Tarasa Romańczuka na połowie zespołu gospodarzy. Klepnęli tam sobie Gual i Imas i był tam też Lewicki, który z zapolem karnym lewą nogą uderzył, ale niecelnie, niewiele, ale jednak niecelnie obok bramki drużyny Lechii Gdańsk. Teraz Lechia poszła na słoneczną stronę stadionu. Tutaj zadaszenie i to popołudniowe słońce wrześniowe tak pada, że zdecydowana większość boiska jest w cieniu, ale akurat tak, gdzie operują lechiści teraz, jest w słońcu. Teraz przeniósł się na lewą stronę. Tutaj znowu cień. Dobrze Nene wrócił po dośrodkowaniu Pietrzaka. Piłkę wybił na aut przy linii końcowej boiska po prawej ręce Zlatana Alomrowicza, więc przy tej chorągiewce w narożniku, no troszeczkę bardziej do środku z piłką maszeruje Rafał Pietrzak, żeby wrzucić aut. Podał do Kubickiego, Kubicki do Pietrzaka, ten do Kubickiego, wrzutka w pole karne. Kto tam będzie najbliżej tej piłki? Kuba Lewicki walczy z Kacprem Sezonienką, dwaj młodzi zawodnicy. Dobrze tutaj wyszedł w pressingu dryblingiem Lewicki do Guala, Gual do Czernycha, ten do Guala znowu, Gual do Imaza. Chyba Jesus był na spalonym, takie mam wrażenie, jednak sędzia puszcza grę. No do Fiodora Czernycha, tak, teraz dopiero ten atak zatrzymany.
Trochę podanie Imaza, a nawet bardzo niedobre do Czernycha. Czernych nie jest już tak szybkim zawodnikiem jak jeszcze kilka sezonów temu, stąd trzeba mu dzisiaj te piłki do nogi podawać, ale i tak Jesus był na spalonym, to od razu pachniało offside'em, a sędzia troszkę poczekał, zanim ta sytuacja się rozwinie pod polem karnym rywali. Rozwinęła się na tyle, że i tak piłkę straciliśmy, no a potem była uniesiona jeszcze chorągiewka sędziego i znowu jakieś drobne przepychanki na środku boiska, tym razem Maciej Gajos, kapitan zresztą Lechii Gdańsk w dzisiejszym meczu przeciwko naszemu Portugalczykowi Nene. 23. minuta gry, za 10 sekund będziemy mieli połowę pierwszej połowy za nami. Jagiellonia od trzeciej minuty prowadzi 1-0 w Gdańsku. Bardzo dobry, żywiołowy początek z pressingiem Jagiellonii. Te pierwsze minuty ciągły pressing, ciągły odbiór piłki na połowie rywala. To się opłaciło w trzeciej minucie po indywidualnej akcji w polu karnym rywali. Mark Gual zdobył bramkę dla Jagi. No ale potem Jagiellończycy, czy to na skutek zmiany taktyki, czy nastawienia też dużych ambicji, dużej woli odrobienia straty przez Lechię, dała się zepchnąć do własnego pola gry, do własnego pola karnego czasami też, czy też może po prostu Jagiellonia czeka na to, żeby skontrować rywali, no ale to tak nie można czekać w nieskończoność. To już tak czekamy, powiedzmy, prawie 20 minut. Jagiellonia teraz znowu w własnym polu karnym, dobrze wybił Nenę w lewą stronę do Lewickiego. Lewicki teraz z podaniem, no do Czernycha nie można grać takich piłek na dobieg na 20 metrów. To podanie ląduje w polu karnym Lechii pod nogą Duszana Kucjaka. Duszan wybił sobie piłkę, jeszcze piłkę za 16. Teraz ją sobie znowu wprowadził w pole karne, złapał w rękawice i rzucił w prawą stronę do Dawida Steca, a Dawidowi piłka uciekła pod butem za linię boczną boiska. Też drobna nerwowość albo błąd techniczny Dawida Steca, piłkarz, który ma paszport austriacki, jest Austriakiem de facto, do 2015 roku miał też polski paszport, ale zrzekł się polskiego obywatelstwa i dzisiaj jest tylko czerwono-biało-czerwony. Jagiellonia straciła piłkę za sprawą Nene na połowie rywali. Wracający teraz Romańczuk sfaulował Flavio Paixão, ale atak Lechii ciągle trwa na naszej połowie. Jest Pietrzak do Gajosa, Gajos do Konrado, Konrado w pole karne. Będzie zablokowana piłka przez Puerto, jest zablokowana. Jeszcze Bogdan Syru wygrał pojedynek główkowy z Gajosem. Wybił piłkę, przy okazji przewrócił Gajosa. Jagiellonia na połowie rywali. Czy Gual był na spalonym, czy nie? Był, czy nie był, teraz jemu piłka zrobiła psikusa, uciekła, łapie się za twarz Mark Gual. No bo techniczny, prosty błąd, przeprasza kolegów, nie wiem, czy on tam był na spalonym, czy nie, czy sędzia podniósł chorągiewkę, czy nie. W każdym razie Gual nie pozwolił nam tego sprawdzić, bo niechcący wybił piłkę na aut na połowie rywali. Oni we własnym polu karnym, jest Joeri de Camps przez środek do Pietrzaka. Pietrzak podąża powoli w kierunku pola karnego Jagiellonii, ale gra znowu do środka do de Campsa. De Camps teraz rozciągnął grę w prawą stronę, właśnie do tego słonecznego fragmentu, tej 1/4 boiska, gdzie świeci słońce. Kacper Sezonienko ładnie urwał się z prawej strony boiska, do środka, na wprost bramki, 30 metrów, do Kubickiego, Kubicki do Konrado. Konrado próbuje tam krótko na klepę, dobrze zabrał mu piłkę spod nogi Israel Puerto, ale Kubicki to przejął na środku połowy Jagiellonii, do Tubersa. Ten znowu w lewą stronę do Kubickiego. Kubicki zamarkował w lewo, poszedł w prawo. Znowu Puerto wygrywa pojedynek, tym razem z Gajosem. Piłka do Przykryla. Przykryl zaatakowany przez Pietrzaka. Piłka wybita spod nóg naszego zawodnika. Tak dość agresywnie wszedł Pietrzak, ale przeprosił Przykryla, nic mu nie zrobił. Wybił piłkę na aut i w 26 minucie przy prowadzeniu Jagiellonii 1-0 od trzeciej minuty po golu Marka Guala. Jaga będzie wznawiać grę rzutem z autu. Na własnej połowie, na połowie własnej połowy po prawej stronie boiska. Tutaj pokazuje Bogdan Cyru, tak, w pole karne nie można, bo tam czyhają na takie podanie i błąd Gajos, Paixão i Konrado. Pokazuje się do gry Imas, jak zwykle wszędobylski, ale piłka jest do Nene. Nena za siebie do Guala, ten ma na plecach Tobersa. Między trzech właściwie poszedł i podał piłkę do Imaza. Imas do Czernycha. Jeśli nie był na Czernycha spalonym, może być dobra sytuacja. W prawą stronę pola karnego do Przykryla. Przykryl wjeżdża w pole karne z prawej strony boiska. Jest zagranie w kierunku na Czernycha, spalonego nie było, sędzia nie przerwał tej akcji, ale jest rzut rożny dla Jagiellonii. Białystok w 26 minucie gry potrafi Jaga fajnie momentami wyjść spod pressingu, szybko przedostać się w pole karne Lechii Gdańsk, więc te szanse na skontrowanie drużyny w biało-zielonych, zielono-białych strojach na pewno w tym meczu jeszcze będą, a może coś urodzi się fajnego i po tym rzucie rożnym po lewej ręce Duszana Kucjaka. Cała Lechia, dosłownie cała Lechia we własnym polu karnym. Jagiellończyków mamy tam dwóch, czterech, sześciu. Wybija tę piłkę Przykryl, piłka odchodząca od bramki rywali. Gajos wybija piłkę na środek naszej połowy, tutaj czeka na nią troszkę jakby na nie swojej pozycji Lewicki, w prawą stronę do Przykryla, Przykryl do Imaza, Imaz do linii końcowej, atakowany przez
Konrado, utrzymuje się Jesus, ale wypychany do linii środkowej, podaje do Lewickiego. Lewicki teraz z lewej strony w pole karne, Czerny chciał tam przewrotką, ale nie trafił w piłkę. Jest tam nasza dwójka środkowych obrońców, Bogdan Cyru i Israel Puerto i Nene w piłkę wstrzelił, rywale wybili, teraz Gual za pola karnego, zablokowany, piłka przed pole karne do Nene, Nene rozciągnął do Imaza z prawej strony pola karnego Jesus, krótkie podanie do Lewickiego, Lewicki zamiast środkowego lewego obrońcy gra teraz prawoskrzydłowego, rywale w odpowiedzi wychodzili z kontrą, no musi uważać Israel Puerto, bo ma żółtą kartkę na koncie, a tutaj taki faul, powiedzielibyśmy na granicy tak zwanego hamulca bezpieczeństwa, no musiał tutaj przewrócić Konrado, żeby ten nie poszedł z kontratakiem, przewrócił, upiekło się, chociaż tak nawet i sędzia Paweł Malec nie wzywał do siebie Puerto, nie groził mu żółtą kartką, ale być może zapamiętał tego typu zagranie, taki właśnie ala taktyczny faul, następnym razem może skończyć się drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną dla naszego środkowego obrońcy, ale na razie spokojnie, gramy po 11, Jagiellonia prowadzi od trzeciej minuty 1-0 po golu Marka Guala i znowu Lechia próbuje narzucić nam jej warunki gry. Dawid Stec z prawej strony pola karnego, dośrodkowanie zablokowane przez Kubę Lewickiego. Piłka z autu do Kubickiego. Kubicki znowu do Steca. Stec do środka do De Kampsa. De Kamps atakowany przez Romańczuka do Steca. Ten znowu do tyłu do Holendra. Holender w pole karne na spalonym Pajszą. Dla mnie to był spalony. Strzał zablokowany, dokładnie to był spalony, więc nie ma dyskusji o rzucie rożnym czy innym zagrożeniu. Dobrze jest obserwować mecz z wysokości czwartego piętra ze środka boiska. Wtedy rzeczywiście, kiedy obrońcy przesuwają się w odpowiednim tempie, kiedy zostawiają rywala we własnym polu karnym czy przed szesnastką, widać jak na dłoni. Choć oczywiście pod kątem można tutaj troszeczkę się pomylić, ale w tej sytuacji rzeczywiście ocena była prosta. Na spalonym Flavio Pajszą to jest 29. minuta gry. Za chwilę, no, za 30 sekund będziemy mieli już 30, czyli prawie pół godziny gry za nami. Jagiellonia wygrywa w Gdańsku 1-0. Ten szturm 15-20-minutowy Lechi bez powodzenia. I teraz jakby troszkę odpoczywali piłkarze z Gdańska, jakby troszkę zostawiali nam więcej pola. Znowu możemy tę piłkę odbierać i odbieramy. Romańczuk w pole karne, nie doszła piłka do Imaza. Odbijają rywale do Czernycha z lewej strony pole karnego. Czernych ma Lewickiego, ale gra do tyłu do Romańczuka. Ten teraz do Kuby Lewickiego, lewa strona pola karnego, dwóch przeciwko Lewickiemu. Piłka zagrana do bos Jana Nasticia, Nastić na własną połowę do Izraela Puerto, Izrael atakowany przez Flavio w prawą stronę do Bogdana Cyru. Ciągle Jagiellonia na własnej połowie, teraz na połowę rywali podał do Imaza Cyru, ten do Nene, Nene do Przykryla w prawą stronę, pole karne blisko, narożnik i jedzie w dribbling Przykryl, wchodzi w pole karne, oddaje do Nene, Nene za polem karnym, wymiana podań z Imazem i niewiele brakowało, żeby piłka wpadła do bramki, ale nie wpadła, dlatego że był rykoszet, że piłka odbiła się od nogi jednego z obrońców drużyny z Gdańska, ale znowu poklepali Jagiellończycy w bardzo efektownym, pięknym stylu. Podobać się może gra Jagiellonii w ataku, widać, że tam są ludzie, którzy potrafią tę piłkę kopać precyzyjnie, dokładnie, z pomysłem. Jesus Imaz, Tomasz Przykryl, Mark Gual, Taras Romańczuk, Nene, Fiodor Czernych, Kuba Lewicki, no naprawdę wszyscy. I teraz dośrodkowanie Bojana Nasticza. Piłka będzie dochodziła do bramki gdańskiej Lechi po lewej ręce Kucjaka. Dochodzi piłka w pole karne, za mocno piłka, wybija Pietrzak, ale zbiera to Kuba Lewicki daleko jeszcze przed polem karnym Lechi. Nie wiem, co zrobi teraz, naciskany przez rywali. No musi grać do własnego bramkarza i gra na środek naszej połowy do Zlatana Alemorowicza. Tego a próbuje atakować Flavio, ale to nie jest demon szybkości. Podaje piłkę do Nasticia. Nastić tym razem z prawej strony boiska. Będzie przekładał piłkę na lewą nogę, podaje do Guala. Gual w prawą stronę do Imaza. Imaz z prawej strony pola karnego na obiegnięcie ruszył tam Tomasz Przykryl, do niego piłka. Aj, zablokował to obrońca drużyny z Gdańska Konrado i rusza, a Jesus za nim nie nadąża, a jednak nadążył, zatrzymał atak Konrado na środku. Ten do Gajosa, w środkową strefę Gajos rozciągnął grę w prawą stronę do Pietrzaka, tym razem lewy obrońca musi też przekładać piłkę na lewą nogę i do środka. Pietrzak za pola karnego, Pietrzak na sektor kibiców Lechii Gdańsk. Piłka poleciała nad bramką, nad tym piłkochwytem, który ma, no nie wiem, z 7 metrów wysokości, a może i ciut więcej. W każdym razie piłka poleciała bardzo, bardzo wysoko. Rozpoczęła się w tym dokładnie momencie 31. minuta spotkania. Lechia 0, Jagiellonia 1 od trzeciej minuty po golu Marka Guala.
I Jagiellończycy znowu próbują atakować z własnej połowy dalekim podaniem. Nastić na Czernycha. Wygrywa jednak z nim Stec. Ale podanie na Romańczuka. Romańczuk do przodu na Tobersa. Tobers na naszego Lewickiego. Lewicki do Nasticza. Nastić do przodu. Na walkę do Guala. Gual przegrywa piłkę z rywalami, ale zbierają znowu Taras Romańczuk na środku. Do Nene. Nene do Cyru. Cyru na linię środkową do przykryla. Ładnie Tomasz znowu piłkę zgasił piersią. Już ruszył do przodu. Ma przy sobie Nene, podaje do Imaza, Inas do przykryla, przykryl, ostry kąt, przykryl do linii końcowej, wzięli go w kleszcze, Tobers wybił piłkę spod nóg do Pietrzaka, akcja Lechi na linii środkowej, ale tutaj nie ma szans Flavio Paixão, żeby wygrać pojedynek biegowy z Izraelem Puertą. Flavio to oczywiście list pola karnego, bardzo inteligentny zawodnik, bardzo dobry technik, no ale bieganie, szybkie zwłaszcza bieganie, to już nie jest atut Flavio Paixão. Teraz trochę w dziadka z nim grają Taras Romańczuk i Izrael Puerto. Gra przeniesiona na lewą stronę pola karnego do Nasticza, ten do naszego bramkarza Zlatan, w prawą stronę do Izraela. No i w ogóle zrezygnował teraz z biegania pomiędzy naszymi zawodnikami Flavio Paixão, bo zrozumiał, że to nic nie będzie z tego, a tylko będzie tracił siły. I Jagiellonia cały czas tą piłką operuje przed własnym polem karnym. Ustawiliśmy się w trzech środkowych obrońców. Cyru w lewą stronę do Nasticia. Ten znowu do Cyru. No troszkę niepotrzebnie, tak bawimy się długo, wciągając tutaj Lechię na własną połowę. A może jest w tym jakiś lepszy pomysł, zamysł? No, skończyło się oddaniem piłki do rywali. Konkretnie zrobił to Puerto. Nie może faulować Puerto, znowu fauluje. Oj, jakieś takie mam przeczucie niedobre, że Izrael ten mecz skończy dużo wcześniej, pójdzie pod prysznic niż te zakładane 90 minut plus czas doliczony, bo to jest kolejny raz, kiedy Izrael fauluje, tym razem po własnym błędzie przerywał akcję rywali. No niepotrzebnie, długo bawiliśmy się z tą piłką, nie było pomysłu na rozegranie do przodu, wreszcie taka laga, taka faja, jakbyśmy to powiedzieli w slangu piłkarskim, skończyło się błędem, faulem i rzutem wolnym dla Lechii na przedłużeniu prawej linii pola karnego Jagiellonii Białystok, tej linii bocznej, więc no tak to daleko za światłem bramki jest, ale to dobra sytuacja dla zawodnika lewonożnego, jakim jest Rafał Pietrzak niewątpliwie, no i on będzie dośrodkowywać. Jednoosobowy, krótki słupek pilnowany, bliższy słupek przez Tomasza Przekila, ruszył Pietrzak, piłka w polu karnym, Izrael Puerto głową za, nie, piłka zostaje w 16, jeszcze gramy tam, oj, był tam słupek albo bronił Alomerowicz, w każdym razie Kasper Sezonienko z bliska, zatrzymany przez Zlatana, czy trafił w słupek? No nie wiem, w każdym razie piłka tak szybko wyskoczyła z naszego pola karnego, że może był tam i słupek, a może był tam Zlatan. W każdym razie aut dla Lechii po prawej stronie boiska, blisko linii końcowej, zostawił piłkę Kubicki Stecowi i sam pokazuje się teraz do gry, do niego podanie, czy raczej daleki wrzut w pole karne Steca na Sezonienkę. Przy Sezonience jest nasz obrońca. Lewicki głową za pole karne do Czernycha, Czernych tak troszkę na uwolnienie na linię środkową do Tobersa, no ale Tobers gra do własnego bramkarza, przed pole karne wyszedł teraz Duszan Kucjak i w lewą stronę do Rafała Pietrzaka. Pietrzak do Dekamsa, ten atakowany przez Nenę, do Pietrzaka, Pietrzak wypchnięty we własne pole karne podaniem do własnego bramkarza, atakowany Kucjak przez Guala, więc zagranie w szerz boiska, tutaj Stec pilnowany przez naszych zawodników i odbieramy znowu rywalom piłkę na ich połowie. Dobrze, bo Jan Nastić utrzymał się, zagrał do Romańczuka, a Romańczuk co? Na walkę do Imaza, ale tutaj nie ma szans. Piłka poleciała pod sektor zajmowany przez kibiców Jagiellonii Białystok. No i powiem szczerze, że ten młyn Jagi, taki zrobiony z przyjezdnych kibiców, dzisiaj jest niewiele mniej liczny niż młyn, taki autentyczny młyn na sektorze najbardziej zagorzałych kibiców Lechii Gdańsk. To jest około 150 osób po jednej i po drugiej stronie. Jagiellończycy znowu pressingiem na połowie rywali. Piłkę odbieramy? Nie. Sędzia pokazuje, że było przewinienie Bojana Nasticza na Katrze Sezonience. 36. minuta spotkania. Jagiellonia ciągle prowadzi w Gdańsku 1-0. Z przyjemnością największą, powtarzam za każdym razem, 3. minuta po indywidualnej akcji Marka Guala. W polu karnym, bo wcześniej dobry odbiór Tarasa Romańczuka i podanie do Fiodora Czernycha, ten do Guala. Gual już potem mijał tam rywali w polu karnym jak chciał i strzelił bramkę przy lewym słupku bramki Lechii Gdańsk. Nie był w stanie zagrozić drogi do własnej bramki piłce Duszan Kucjak, bramkarz gdańskiej Lechii. Jagiellonia ma rzut z autu na własnej połowie,
A, teraz przeszedł na połowę rywali Syru, ale rzucił piłkę na własną do Puerto. Puerto do własnego bramkarza, oby znowu tutaj nie zabawiać się niepotrzebnie. Właśnie dotyczy to i teraz Izraela. On już tę piłkę odprowadza od pola karnego podaniem w kierunku Guala, ale podanie niedokładne. Przejmuje Nalepa do Dekampsa, Dekamps do tyłu do Steca. Na połowie własnej połowy gra dokładnie na środku połowy Stec do Nalepy. Nalepa do Gajosa. Gajos atakowany przez Cyru na linii środkowej. Piłka do Pietrzaka, Pietrzak do Dekampsa. Na środek boiska cały czas Lechia przy linii środkowej. Teraz pociągnęli w lewą stronę do Konrado. Konrado łamie akcję do środka, do Dekampsa. Dekamps do Konrado, ale piłka przejęta przez Przykryla. Krótko do Cyru, Cyru do Romańczuka, Romańczuk do Imaza. Jest okazja do wyjścia ostrego do przodu. Jest piłka do Czernycha, trochę wyrzucił Imaz Czernycha do linii bocznej. Złapał Fiodor tę piłkę, nie złapał. Fiodor po prostu, tak jak Flavio Paixão w Lechii Gdańsk, tak nasz Fiodor Czernych, to już jest jednak upływ czasu widoczny, bo nie ma tej szybkości u Fiodora, co kiedyś. Dynamika. Jak zrobił kilka kroków, to tego dystansu łapał bardzo, bardzo dużo. No teraz trzeba mu naprawdę te piłki dokładnie dogrywać. Powinni już nauczyć się tego koledzy z Jagiellonii, że Fiodorowi piłek na dobieg raczej się nie powinno podawać. Lechia na środku boiska. Piłkę traci na rzecz Bogdana Cyru. Dobra interwencja. Zabrał Konrado do Romańczuka. Ten do Przykryla. Przykryl z prawej strony pola karnego. Teraz dokładnie do Czernycha. Czernych pójdzie w dribbling jeden na jeden z Pietrzakiem. Tak, do linii końcowej Fiodor Czernych i strzał. No, takie dośrodkowanie po nodze Pietrzaka wpadło w ręce Duszana Kucjaka. Kucjak na naszą połowę, tam osamotniony Flavio Paixão, ale wyprzedzi go Izrael Puerto, tak jest, walka, jednak Izrael znowu fauluje, taki delikatny faul, tam objął Paixão i teraz Flavio tłumaczy sędziemu, panie Pawle Malcu z Łodzi, ile razy jeszcze będzie bez konsekwencji faulował Izrael Puerto, a Izrael tak zbiera takimi malusimi kroczkami. Idzie po tę czerwoną kartkę, drugą żółtą i Maciej Kalkowski też do sędziego technicznego ma jakieś pretensje. No jakieś, dokładnie takie. Nie wiem, czy trener Maciej Stolarczyk nie powinien pomyśleć o zmianie zawodnika i wpuścić jakiegoś innego środkowego obrońcę, tylko kogo my tu mamy? No mamy Miłosza Matysika na przykład, który mógłby zastąpić Izraela Puerto, bo Izrael naprawdę delikatnie, tak po cichutku, ale prosi się o wcześniejsze opuszczenie placu gry. Obym tylko nie wykrakał. Rzut wolny dla gdańskiej Lechii na połowie naszej połowy. Będzie oczywiście lewa noga dochodząca piłka w pole karne do Pietrzaka. Tobers, ale w ostatniej chwili Izrael Puerto skoczył do główki i teraz zbiera gratulacje od Cyru, od Zlatana, od Tarasa Romańczuka. Izrael, no jeśli chodzi o te takie zachowania nierozsądne trochę, dużo tego w poczynaniach Izraela dzisiaj, ale też w defensywie bardzo dobrze sobie radzi, jest na tej pozycji, gdzie trzeba, robi to, co do niego należy. Teraz wybił piłkę na rzut rożny, zapobieg chyba stracie gola, bo Tobers gdyby to przejął głową, to miałby doskonałą pozycję do strzelenia bramki, ale róg dla rzut rożny dla Lechii Gdańsk. Po prawej ręce Zlatana Alomorowicza, Rafał Pietrzak, oczywiście piłka odchodząca od bramki, skaczą rywale, skacze Flavio Paixão, no był chyba zbyt nisko pod piłką, albo piłka była dla niego za wysoko i odchylony. Troszkę tak od tyłu tę piłkę głową zagarniał. Strzał bardzo, bardzo niecelny. Rozpoczyna się za 3, 2, za 1 sekundę. Teraz 40 minuta meczu i Jagiellonia ciągle prowadzi od 3 minuty, przypomnę, po golu Marka Guala. 1-0 z gdańską Lechią. Patrzę na zawodników, którzy się rozgrzewają za bramką Zlatana Alomorowicza. O, jest tam m.in. Miłosz Matysik, jest tam Tomasz Kupisz, jest tam także, jeśli dobrze widzę, Maciej Bortniczuk, ale na razie Jagiellonia pod polem karnym rywali. Mark Gual do prawej strony, wypchnięty przez przeciwników, podaje do tyłu do Nene. Nene czyżby na własną połowę, tak jest, do Bogdana Cyru. Bogdan będzie grał przez za chwilę do Izraela Puerto. Izrael tę piłkę przyjął na raz, na dwa przełożył sobie na prawą nogę, na trzy podał do Bogdana. Bogdan do Izraela, no i troszkę taka zabawa, znowu w kotka i myszkę, ale teraz już nie sam Flavio, tylko jest tam jeszcze i Maciej Gajos i jest też Jarosław Kubicki. Piłka do Nene, Nene po linii, no ale nie. Tutaj Portugalczyk kopnął piłką prawie w chorągiewkę przy linii, w narożniku boiska. To podanie z linii środkowej bardzo niecelne w kierunku czy Guala, czy Przykryla. No nie było tam żadnego z piłkarzy Jagiellonii, nie było także nikogo z Lechii, więc grę wznawia rzutem, wybiciem piłki z autu bramkowego Duszan Kucjak. Jego koledzy pokazali się do gry krótkiej w polu karnym, ale Duszan pokazał: do widzenia panowie, z szesnastki wydaje polecenie takie. Duszan piłkę gra w lewą stronę do Pietrzaka. Pietrzak pod nasze pole karne, dobrze ustawiony Bogdan Cyru, głową na środek do Czernycha, ale Czernych przegrywa pojedynek z Holendrem Dekampsem, ale jeszcze walczy, jeszcze walczymy, jest pressing, ładnie urwał się tutaj Konrado, faulowany przez chyba
Fiodora Czernycha czy przez Tomasza Przykryla. Sędzia nie pokazuje nikogo konkretnego, bo też nie ma żółtej kartki w ferworze walki. Sfaulowany Konrado tam między trzech wszedł w taki młyn, ale przerwali Jagiellończycy tę akcję. Sędzia pokazuje Pietrzakowi, żeby się nie spieszył za bardzo z rozpoczęciem gry, nie było gwizdka. Gwizdek jest, podanie na połowę Lechi do Tobersa. Tobers w prawą stronę do Kubickiego, Kubicki zamarkował podanie do Steca, obrócił się w lewą i biegnie wszerz boiska wzdłuż linii środkowej. Teraz doskoczył do niego Imas, no i obrócił grę w prawą stronę Kubicki do Dawida Steca. Podanie Steca przejmuje Romańczuk, ale Lewicki oddaje do Dekampsa. Ten do Sezonienki. Sezonienko przy prawej linii boiska zaatakowany przez Bojana Nasticza i pokazuje asystentka Paulina Baranowska. Ona pomaga dzisiaj Pawłowi Malcowi razem z Markiem Arysem, więc mamy jedną panią sędzię dzisiaj na placu gry. No i troszeczkę tam Sezonienko miał pretensje do pani Pauliny, ale mam nadzieję, że w kulturalnych słowach, rycerskich słowach zwrócił się do niej. Na przykład, proszę pani, wydawało mi się, że jednak sytuacja powinna być pokazana inaczej, że aut się nam należy, a nie na przykład, że co ty pokazujesz, Paulina? No, lepiej nie, wariant A niż wariant B. Gra w każdym razie znowu dla Jagiellonii z autu. Jest Nastić wypchnięty przez gracza z Gdańska za linię boczną, więc teraz to Lechia będzie rozpoczynać grę, ale to ciągle okolice środkowej linii boiska. Jest znowu kolejne przewinienie Izraela Puerto. Który to już faul Izraela? Oj, czwarty faul. Naprawdę, naprawdę ma dużą cierpliwość do Izraela sędzia Paweł Malec z Łodzi, a piłkarze z Gdańska już nie jeden, już nie dwóch, już nie trzech, już czterech podchodzi. Mówi, daj mu pan wreszcie żółtą kartkę i sędzia tej kartki nie daje, a trener Lechii Maciej Kalkowski znowu ma pretensje do technicznego, żeby może ten powiedział wreszcie sędziemu głównemu, żeby wyrzucił wreszcie Izraela Puerto z boiska. Ja coraz bardziej jestem przekonany, że Izrael na drugą połowę nie wyjdzie. Bo jeżeli wyjdzie, to on tego meczu nie dokończy po prostu. On zejdzie z boiska z drugim kwitem i z drugą żółtą kartką i z kwitem, czyli czerwoną. Ale na razie gramy w komplecie i Lechia ma rzut wolny. Znowu oczywiście Pietrzak, piłka dochodząca w pole karne. Jest Izrael, jest teraz Romańczuk. Odbita piłka, zbiera to Konrado. Konrado w pole karne, ale to chyba wybijemy za sprawą Guala. Nie, jeszcze Tobers. Puerto bardzo inteligentnie, ładnie za siebie, technicznie, delikatnie, główką, jakby wiedział, albo tam po prostu krzyknął. Zlatan moja i zagrał mu tę piłkę głową delikatnie za siebie Puerto. Zlatan od razu na połowę rywali do Lewickiego. A co zrobił Lewicki? Nie wiem, czy on chciał kopać z połowy rywali w bramkę. Zobaczył, że wyszedł Kucjak. Może chciał, może nie. W każdym razie wyszło kopnięcie piłki na drugą stronę boiska. Jest aut dla gdańskiej Lechii w 44 minucie. Za półtorej minuty skończy się podstawowy czas pierwszej połowy i Jagiellonia ciągle prowadzi w Gdańsku z Lechią 1-0 po bramce w trzeciej minucie Marka Guala. Pietrzak z autu. Na kogo? Na Gajosa. Ten przegrywa pojedynek z Cyru. Piłka trafia jednak do Flavio. Flavio traci na rzecz Romańczuka. Aut dla Lechii. I co? I żółta kartka dla Tarasa Romańczuka? Ale za co? Nie wiem, za co teraz sędzia pokazał żółtą kartkę. No, piłka ewidentnie wybita przez Tarasa Romańczuka w aut. Czy tam jakiś był stempel tak zwany na nodze piłkarza gdańskiej Lechii Flavio Pajszą? Nie wiem. No, w każdym razie Taras nie może się pogodzić z tą decyzją. Też dyskutował z sędzią Tomasz Przykryl, teraz Mark Gual. Nie wiem. Ciekawa sprawa, że w tej sytuacji sędzia pokazał żółtą kartkę Tarasowi, a Izrael w cudzysłowie Puerto nie może doprosić się drugiej żółtej. Nie to, że oczywiście ja mu życzę, ja nie chcę, niech gra, niech do końca dogra, ale naprawdę dużo fauli ze strony Izraela i ciągle z jedną kartką żółtą na koncie. Rozpoczęła się pół minuty temu ostatnia minuta pierwszej połowy przed czasem doliczonym. Nie wiem, czy tego czasu doliczonego jeszcze trochę będzie, czy też nie. Lechia ciągle próbuje atakować jeszcze w tej połowie. Kubicki, lewa strona boiska, zejdzie do środka, atakowany przez Romańczuka. Odpuścił Romańczuk, żeby nie dostać drugiej żółtej kartki. Piłka pod nogami Kubickiego, do Gajosa. Gajos do Kubickiego. Kubicki w pole karne, czy nie? Tak jest, piłka zagrana w pole karne. Tutaj Sezonienko przewrócony. Nic tam nie ma. Sędzia pokazuje, że był spalony Kacper Sezonienki. Wszystko, co potem, już nie miało znaczenia. Nawet jeśli Kacper Sezonienko został sfaulowany potem przy próbie przyjęcia piłki, to i tak było to wszystko po gwizdku sędziego, po tym jak pani sędzia Paulina Baranowska wskazała spalonego Kacpra Sezonienki. No i patrzymy, sędzia zakończył w tym momencie pierwszą połowę. Nie było doliczonego czasu w pierwszej połowie. Oba zespoły schodzą na przerwę do szatni.
przerwa 15-minutowa i Jagiellonia schodzi po pierwszej połowie z jednobramkowym prowadzeniem. Szybko to wszystko nastąpiło. Trzecia minuta gry, przejęcie piłki przez Romańczuka przed polem karnym. Jakieś tam chyba jeszcze była wymiana podań z Fiodorem Czernychem. Znalazł się w polu karnym rywali Mark Gual przy lewej linii pola karnego. Złamał tę akcję do linii końcowej. Wydawało się, że będzie musiał szukać dośrodkowania, ale on z dość ostrego kąta posłał piłkę w lewy róg bramki drużyny z Gdańska. Nie dał rady Kucjak, Jagiellonia, dlatego prowadzi do przerwy z Lechią w Gdańsku. 1-0, słyszymy się mniej więcej za 15 minut. Początek drugiej połowy właśnie w tej chwili Lechia zaczęła. Nie trzeba było być wielkim wróżbitą, nie wiadomo jakim tam przepowiadaczem snów, żeby stwierdzić, że na drugą połowę Izrael Puerto w Jagiellonii nie wyjdzie. Nie wyszedł. Widział trener Maciej Stolarczyk, że jak to tutaj powiedział w studiu przed chwilą między nami, rozmawialiśmy poza anteną, Wojciech Kujałowicz, była promocja dzisiaj dla Izraela. On tych fauli dzisiaj mógł popełnić dowolną ilość, a i tak nie dostał drugiej żółtej kartki, ale trener Maciej Stolarczyk uznał jednak, że nie, dość tego igrania z ogniem, chodzenia po cienkim lodzie. I na drugą połowę Izraela już nie wpuścił na boisko trener Stolarczyk. Nie ma także na boisku Fiodora Czernycha. Dwie zmiany za Izraela, wszedł Miłosz Matysik, a Fiodora Czernycha po raz pierwszy od 9 lat znowu w Jagiellonii Białystok Tomasz Kupisz. I tylko patrzę, na jakiej pozycji Tomasz tutaj gra. Czy on zajął miejsce z przodu? Tak, gdzieś tam właśnie w ataku biega między obrońcami drużyny z Gdańska Tomasz Kupisz. Czy to będzie jego docelowa pozycja w tym meczu? No, mówił, że taki prawy, lewy, wahadłowy to są dwie pozycje, które nie są mu obce, no ale taki ofensywny pomocnik. Zobaczymy, jak Tomek Kupisz się spisze. Właśnie jego kontakt z piłką pierwszy. Podanie w prawą stronę do Przykryla. Jest prawa strona boiska i blisko pola karnego. Wymiana podań z Kupiszem, Przykryla. Wymiana, ale niedokładna, ale Kupisz jeszcze walczy o piłkę. Oj, tutaj na wślizgu ostro. Mógł się zameldować z żółtą kartką, ale sędzia podarował. Gra toczy się dalej. Lechia utrzymała się przy piłce. Lechia na własnej połowie, więc szybko składy. Jagiellonia w drugiej. To od niej zaczniemy. Alomerowicz, Cyru, Matysik, Nastić, Przykry, Romańczuk, Nene, Lewicki, Imas, Gual i Kupisz. Piłka w naszym polu karnym w rękach Zlatana Alomerowicza. Lechia bez zmian wyszła na drugą połowę, więc w bramce Kucjak, a dalej Stec, Nalepa, Tobers, Pietrzak, De Camps, Gajos, Kubicki, Sezonienko, Pajszą i Konrado. Ja opowiadałem kilka razy w pierwszej połowie o tej bramce z trzeciej minuty Marka Guala. Tam, że zabawiał się z obrońcami drużyny z Gdańska Mark Gual. Tak naprawdę on wsadził na karuzelę jednego piłkarza, Macieja Nalepę, który najpierw dał się przekręcić w prawą stronę, potem w lewo i tak z ostrego kąta spod linii końcowej obok leżącego już na murawie Nalepy, obok nieskutecznie interweniującego Duszana Kucjaka w trzeciej minucie. Mark Gual bramkę dla Jagiellonii zdobył. Od tej trzeciej minuty Jagiellonia prowadzi w Gdańsku z Lechią 1-0. No i cały czas czekamy na to, że... mówiłem Maciej Nalepa, Michał Nalepa. Tak, tutaj Wojtek mnie poprawił. Maciej Nalepa, taki piłkarz chyba też był, ale w innym klubie. W każdym razie był i w Jagiellonii Michał Nalepa jeszcze w poprzednim sezonie, ale już go nie ma, a w Lechii Gdańsk ciągle jest. I Jagiellonia, wrócę do przedniej myśli, od tej trzeciej minuty prowadzi 1-0 i teraz próbuje znowu atakować na połowie rywali. Kupisz niedokładne podanie, przejmuje to Kacper Sezonienko na własnej połowie, czyli połowie Lechii, podaje do Gajosa. Gajos naciskany przez Kupisza. Kupisz tak trochę od lewej do prawej, trochę chaotycznie biega. No, przypomina się rzeczywiście ten Kupisz sprzed 9 lat, potem wyjechał do Włoch i Państwo, którzy byli ciekawi jego kariery, to pewnie sprawdzili, jak to się układało. Nie pamiętam, 10 czy 12 klubów we Włoszech zaliczył Tomek Kupisz. Zdaje się, Velas Verona miał szansę nawet na debiut w Serie A, ale głównie to były kluby Serie B. No i tak sobie tam popodróżował od południa do północy Włoch i z powrotem Kupisz. A teraz otrzymał ofertę z Jagiellonii Białystok. No i wrócił, jak to się mówi, na stare śmieci wychowanek juniora Radom. Jagiellonia we własnym polu karnym musi się bronić. Dobry powrót Matysika. Tam nie dał się przedryblować, nie dał się minąć Konrado. 17-letni obrońca Jagiellonii Białystok teraz dostał podziękowania i dwie piątki i od Cyru, i od Alomerowicza. A powiem w ten sposób, dni Miłosza Matysika w Jagiellonii Białystok są policzone. Ja nie wiem, czy to będzie następny sezon, czy to będzie jeszcze kolejny sezon, ale jestem święcie przekonany, jeśli tylko zdrowie Miłoszowi dopisze, to jest to piłkarz na naprawdę dobre granie i to w dobrej lidze, w jakimś poważnym klubie. Może nie zaraz widzę hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej, angielskiej czy francuskiej, ale taka Holandia, taka Belgia,
no to chociaż może i Wyspy Brytyjskie dla takiego chłopaka są pisane, nie wiem, życzę mu jak najlepiej, ale niech się jeszcze rozwije w Jagiellonii Białystok, bo to widać po jego zachowaniu, kiedy wchodzi, kiedy panuje nad piłką, kiedy gra w obronie, oczywiście nie przechwalając, bo błędy młodemu chłopakowi też się zdarzą, ale naprawdę z wielką przyjemnością patrzy się na to, jak 18, niespełna 17-letni chłopak gra w defensywie Jagiellonii Białystok, tutaj po wejściu na boisko, zastępując Izraela Puerto, który naprawdę grał dobry mecz, no tylko tyle, że faulował i ryzykiem było zostawić go na boisku, ale wracamy do gry. Jagiellonia na połowie rywali, Kupisz do przychyla w prawą stronę, rusza do przodu Kupisz, jest Nene, jest Gual, jest też Imas, podanie od przychyla do Kupisza, no szukają się ci panowie na boisku, ale rzadko się na razie znajdują. Piłka przejęta przez Lechistów, na środku boiska Conrado, zmienił pozycję z lewej teraz w roli środkowego pomocnika. Oj, szybki jest ten Brazylijczyk, nie nadąża za nim Taras, piłka w prawą stronę do Sezonienki, ostry kąt, Sezonienko strzela, nie wykłada piłkę, na szczęście był tam Miłosz Matysik, który zablokował Gajosowi drogę do piłki, znakomicie powrócił znowu własne pole karne Miłosz Matysik, no po profesorsku rozwiązał tę sytuację, czekał tam gdzie trzeba, przewidział, antycypował, jak to się mówi, gdzie piłka po zagraniu Sezonienki może trafić. Kacper miał okazję, żeby strzelać z ostrego kąta, ale zobaczył, że obrońcy wbiegają w bramkę Jagiellonii, dał taką kontrującą za ich plecy na Gajosa, ale ustawiony, jakby powiedzieli Niemcy, Goldrichtig, takie doskonałe ustawienie w polu karnym Miłosza Matysika, no i zażegnał niebezpieczeństwo we własnym polu karnym młody piłkarz Jagiellonii Białystok. Teraz po rzucie wolnym na faulu na Nene też mamy rozpoczęcie gry od rzutu wolnego Nosticia, ten do bramkarza, Zlatan do Matysika, Matysik do Cyru. Z tej trójki środkowych obrońców Miłosz jest najbardziej tym takim prawym, w środku Bogdan Cyru, na lewej stronie w środku defensywy Nastić, on do Zlatana Lomerowicza, ten do przodu do Kupisza, do Przykryla, Przykryl do Kupisza, ładnie Kupisz zgrał piłkę do Przykryla, niestety troszkę za mocno i rywale przejęli. Jori de Camps w lewą stronę, rywale znowu naciskają, przed polem karnym będzie strzał za szesnastki, nie, jest podanie do Pajszą i jest bramka na 1-1, złapali nas rywale na kontrę, taką nie do końca kontrę, 52 minuta, wyprowadzenie piłki niedokładne, strata na środku i piłka do tego lisa pola karnego, do Flavio Pajszą, tam jeszcze miał z przodu Pajszą zawodnika, czy tam nie było spalonego, no ale ten zawodnik, który stał obok w polu karnym, chyba Maciej Gajos, nie brał udziału w akcji i w 52 minucie spotkania Lechia doprowadza do remisu. No nie kto inny, jak oczywiście Flavio Pajszą, o którym w pierwszej połowie mówiłem, że nic wielkiego nie pokazuje, bo nie nadąża czasami, ale jak już piłkę dostanie w polu karnym, to nie ma zmiłuj. Wyszedł właściwie sam na sam, na wprost i 52 minuta, zaczęła się 53 i jest 1-1. Chyba jeszcze sędzia Paweł Malec sprawdza, czy nie było spalonego. Jest tam wyrysowana w wozie warnia jakaś ta linia wyznaczana. Na razie sędzia pokazuje, żebyśmy nie rozpoczynali grę, ale teraz nie. Teraz wszystko już jest jasne. Od środka Jagiellonia, od 52 minuty już jest remis w Gdańsku. Już Jagiellonia nie prowadzi z Lechią. I to w takim trochę może najmniej spodziewanym momencie się to stało, ta strata bramki, ale się stało. Jagiellonia straciła prowadzenie w tym meczu i próbuje teraz ze środka połowy drużyny z Gdańska zaskoczyć Kucjaka Jesus Imas, ale Duszan nie wyszedł nawet za pole bramkowe, a gdzie tam dopiero za pole karne. Nie wiem, co chciał zrobić Jesus Imas, w jaki sposób on tam tego bramkarza może w ogóle nie widział w polu karnym rywali, stąd podjął decyzję o strzale, ale strzał był wyjątkowo niecelny, bardzo, bardzo niecelny. 54 minuta gry, za chwilę się rozpocznie. Lechia 1, Jagiellonia 1. Trzecia minuta dla nas Mark Gual, 52 dla Lechii Gdańsk. Flavio Pajszą. No i ten mecz teraz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, bo Lechia na pewno jeszcze podkręci tempo, jeszcze bardziej uwierzy w to, że można w serię meczów bez zwycięstwa wreszcie przerwać, że można tutaj Jagiellonię jeszcze raz skarcić, jeszcze raz ukuć i zdobyć gola zwycięskiego i zgarnąć ten komplet punktów Lechii tak bardzo potrzebny. No ale Jagiellonii też te punkty są potrzebne, bo mieliśmy przed chwilą w wirtualnej tabeli 15, byliśmy na 6 miejscu, teraz mamy 13, jesteśmy gdzieś tam może na 7, może na 8, nie chce mi się w tej chwili tego sprawdzać, bo to i tak wszystko czysta teoria. Do końca meczu jeszcze bardzo, bardzo długo i Jagiellonia i Lechia, a obie drużyny mają szansę zgarnąć tutaj komplet
i wyjść ze stadionu z podniesionym czołem, no a druga drużyna, wiadomo, nosy spuszczone na kwintę, ale kto to będzie, w jakiej roli, tego w tym momencie kompletnie nie potrafimy przewidzieć. Dusan Kucjak złapał piłkę po jagiellońskiej nieudanej akcji we własnym polu karnym. Kucjak czekał długo, żeby grę rozpocząć, podał do Steca. Stecowi piłka uciekła, dobrze Jakub Lewicki do niego doskoczył, dobry dribbling na środku boiska, podanie do Nene. Nene na wprost bramki rozciąga grę w prawą stronę do Guala. Gual do Kupisza, Kupisz pole karne do Przykryla, Przykryl na głowę do Imazy, jeszcze Szyrołańczuk, aj nie, to był Nene, słaby strzał, z łatwością odbił to Kucjak, a była wymarzona okazja do tego, żeby zdobyć szybko bramkę, znowu dającą prowadzenie Jagiellonii Białystok, dobra akcja Jagi, ale strzał Nene z 7-8 metra, bardzo słaby, jeszcze była okazja do poprawki, ale też dość flegmatycznie Brazylijczyk, Portugalczyk oczywiście podszedł do tej sprawy w odpowiedzi Lechia Gdańsk, gramy dalej, piłka stracona przez Kubickiego, odzyskał Matysik od rywali, do Nene, Nene, do Kupisza. Kupisz na środku, piłkę gra w prawą stronę do Przykryla. Tomasz na linii środkowej, Kupisz ruszył do przodu, podanie jednak jest do Imaza, za plecy obrońców Imaz, sam na sam i bramka Imaz! 55. minuta po podaniu Tomasza Kupisza. Tylko czy będziemy sprawdzać spalonego, czy nie? Dusan Kucjak mówi do sędziego, sprawdzajmy. Ale sędzia Paweł Malec wie najlepiej i słyszy to najlepiej z wozu VAR, czy będziemy sprawdzać, czy nie. Tak stykowa była ta sytuacja. Tomasz Kupisz z asystą w tym meczu, a Jesus Imaz, tak jak mówiłem po golu Marka Guala, niech ta rywalizacja o bramki pomiędzy Hiszpanami trwa w tym meczu, niech będzie ich jak najwięcej. W każdym razie w 55. minucie Jesus strzela bramkę numer 6 w tym sezonie i Jagiellonia bardzo szybko odzyskuje prowadzenie. To jest bardzo ważny moment z punktu widzenia psychologii w sporcie. Lechia, która odrobiła stratę, Lechia, która miała prawo marzyć o 3 punktach, dostaje kolejnego gonga piłkarskiego i bramkę traci 3 minuty po tym, jak ją zyskała, jak ją zdobyła. No i Jagiellonia będzie prowadzić, bo już tutaj Maciej Gajos pokazuje do Kucjaka, żeby nie przedłużał, żeby nie sugerował sędziemu sprawdzania w nieskończoność tej sytuacji. Trzeba grać od środka i Lechia zaczęła, więc gol dla Jagi jak najbardziej zdobyty zgodnie z przepisami, żadnego spalonego tam nie było, gol legalny. Jesus Imaz, bramka numer 6 w tym sezonie. Mark Gual pewnie po zazdrości, pewnie będzie chciał szybko wyrównać bilans z kolegą z Hiszpanii i niech oni tam sobie rywalizują między sobą, a to wszystko na korzyść Jagiellonii Białystok. 50. w tej chwili, 7. minuta gry i znowu Jaga odzyskała prowadzenie. Ta 3. minuta, byśmy powiedzieli, tak troszkę nam się to pokrywa. 3. od początku, Gual, 3 po wyrównaniu Lechi i Jesus Imaz po naprawdę znakomitym podaniu od Tomasza Kupisza. No tutaj w roli środkowego pomocnika Tomek znakomicie się spisał i teraz jest rzut wolny na połowie Lechii. Dla Jagiellonii Białystok będzie piłka. Nasi piłkarze tutaj protestują po faulu gracza Lechii, konkretnie Rafała Pietrzaka na Jesusie Imazie. Domagają się, a zwłaszcza nasz kapitan, żółtej kartki dla piłkarza z Gdańska. No i faktycznie, jeżeli Taras tam w pierwszej połowie w walce o piłkę przy aucie wybił, potem sfaulował rywala, dostał żółtko, to tutaj Pietrzak też żółtą kartkę za faul na Imazie powinien dostać, ale to w końcu nie jest najważniejsze w tym meczu, czy dostanie Pietrzak żółtą kartkę, czy nie dostanie. Najważniejsze jest to, co dzieje się na obu telebimach w narożnikach stadionu, jeśli można mówić o stadionie, że ma narożniki, skoro on jest zasadniczo taki bardziej owalny, okrągły, w każdym razie nie kanciasty. Jagiellonia z rzutu wolnego przeniosła grę na własną połowę. Dobre podanie teraz do przodu od Nasticia do Imaza. Imaz spychany przez Kamsa. Zagrywa do przodu, piłka do niego wraca, do Lewickiego. Lewicki się przewrócił, sędzia nie reaguje, nalepa do Kucjaka. Ten atakowany przez Guala. Kucjak na środek. Tutaj teraz Romańczuk wygrywa główkę z Sezonienką. Piłka trafia jednak do Flavio. Flavio na własną połowę to podanie kieruje, nie, do przodu jest De Kamps do Konrado. Konrado traci piłkę, ale przewrócił się teraz Romańczuk i ma problem z odebraniem piłki rywalowi, więc Lechia cały czas się utrzymuje przy piłce na naszej połowie. Ale wypychamy teraz rywali. Na ich jest nalepa. Nalepa w prawą stronę do Kubickiego. Już są na połowie naszej połowy. Kubicki tradycyjnie schodzi do środka, ale podaje znowu na linię środkową do nalepy. Nalepa wszerz boiska do Tobersa. Krysters, Tobers, Łotysz znowu w prawą stronę do nalepy. Jagiellonia teraz cofnęła się głębiej, ale nie jakoś tam bardzo głęboko. Pierwszy rząd naszej obrony jakieś 30 metrów przed bramką Zlatana Alomerowicza. Potem 4, potem 2. Taka chojneczka nam się tutaj ustawiła.
I znowu Jagiellonia w odbiorze. Znakomicie Miłosz Matysik. I rozpoczyna grę młody piłkarz Jagi podaniem do Imaza. Imaz do przodu, na wprost niego pole karne, do Guala. Gual strzela, odbita piłka, ale jeszcze zbiera to Matysik. Matysik, o, tutaj pozazdrościł hiszpańskim kolegom Miłosz Matysik. A tutaj muszę się poprawić. Mówiłem o asyście Tomka Kupisza do Jesusa Imaza, a to była asysta Tomasza Przykryla. I to bardzo dobrze tak naprawdę, że to była asysta Tomasza Przykryla. Mój błąd, ja biję się w pierś, bo Tomasz przed tym meczem, pytany na konferencji prasowej, czy on nie ma żalu do kolegów o to, że stwarza im tę sytuację, oni ich nie wykorzystują. A tutaj właśnie tak jakby wzięli to do serca, konkretnie Imaz, i po asyście Tomka Przykryla jest gol na 2-1 dla Jagiellonii Białystok. To była 55. minuta spotkania. Jaga od tej 50. prowadzi znowu, tym razem 2-1 w trzeciej. Gual dla nas w 52. Pajszą dla Lechi w 55. jest gol Imaza, był gol Imaza po asyście Tomasza Przykryla, więc te liczby, o których tak bardzo marzył, które chciał mieć coraz lepsze, coraz bardziej być pożytecznym dla drużyny, Tomasz Przykryl to dzisiaj dopisuje do swego konta asyst kolejną. No i już może być spokojniejszy, już nie musi się złościć na kolegów z przodu, że marnują jego dobre akcje. Jeszcze żeby tak Tomek może gola zaliczył. Tak więc ten mój błąd przy asyście to taki połowiczny, bo mówiłem o Tomku Kupiszu, a to był Tomek, ale zawodnik z Czech, Tomasz Przykryl. Znowu Rywale, piłka od Gajosa do Konrado, ale tutaj jest Alomerowicz. A tak w ogóle to dziwne, że aż do tej pory nie wspomniałem, że przecież Zlatan Alomerowicz do Jagiellonii Białystok to przyszedł z Lechii Gdańską. Tutaj przegrał rywalizację z Duszanem Kucjakiem. Jak ja wcześniej mogłem na to nie wpaść? No przecież vis-a-vis stoją dwaj koledzy, byli z Lechii, rywalizowali ze sobą. Oczywiście w sposób sportowy. Nie oni decydowali o tym, kto gra, kto nie gra, kto siedzi na ławce, ale Zlatan miał dość tego siedzenia na ławce w Lechii Gdańsk. Przeniósł się do Jagiellonii Białystok. No i teraz broni z powodzeniem żółto-czerwonych barw, a nie biało-zielonych. Rywale w naszym polu karnym. O i właśnie piłka do wywołanego przeze mnie Zlatana z lewej strony pola karnego, dośrodkowanie Rafała Pietrzaka, ale niedokładne, no dokładne, tyle że prosto w ręce naszego bramkarza Zlatana Alomerowicza. I Jagiellończycy mają piłkę w posiadaniu na własnej połowie, rozgrywamy. Tutaj niepotrzebna zabawa, trochę Przykryla teraz stracił to, jeszcze walczy Matysik znakomicie znowu w ślizgiem, ale sędzia pokazuje, że będzie... No znakomicie to tak z mojego punktu widzenia, z czwartego piętra. Sędzia stał 4 metry obok, no i Matysik teraz rzeczywiście nieznakomicie się popisał, bo w cudzysłowie słowo popisał trzeba wziąć, bo wykosił rywala z Lechii Gdańsk. Konkretnie oczywiście był to tam Flavio Pajszą, którego Matysik pilnuje. No i na koncie naszego młodego obrońcy jest żółta kartka. 62. minuta spotkania, Flavio faulowany. Miłosz Matysik z żółtą kartką na koncie, a przy piłce jest Maciej Gajos. Jakieś tak, no 30 metrów od bramki Zlatana Alomerowicza. To jest też za światłem bramki, za prawym słupkiem bramki Jagiellonii Białystok, więc powiedzielibyśmy śmiało dla zawodnika prawonożnego jak Maciej Gajos. Dobra pozycja do tego, żeby strzelić z dystansu bezpośrednio do bramki Jagi. A to, że Maciej potrafi to zrobić, to on już udowadniał nie w jednym meczu i w barwach Jagiellonii, i w barwach Lecha Poznań, a także w barwach teraz gdańskiej Lechii, więc no musimy być bardzo ostrożni. Choć na dobry strzał z wolnego, jeśli już taki nadejdzie bezpośredni, to tu nie ma co, że tak powiem, zrobić. Albo jest perfekcyjny i wpada do sieci, albo nie jest i da się go obronić. Zlatan czujnie na linii, trzyosobowy mur Jagiellończyków, 17 metrów przed bramką ruszył Gajos i piłka obok prawego słupka bramki Zlatana Alomerowicza. Zlatan zrobił krok w prawą stronę, ale potem zwolnił, wyhamował, bo widział już od razu siłą swego doświadczenia tej piłkarskiej wyobraźni, gdzie piłka się odbije, gdzie poleci, poleciała za bramkę Jagiellonii Białystok, a więc 63. minuta gry. Jaga prowadzi w Gdańsku z Lechią 2-1 i w wirtualnej tabeli znowu ma 15 punktów i znowu ma miejsce numer 6. Zlatan długo, w miarę długo zwleka ze wznowieniem gry. Postawił piłkę na 5. metrze, cofnął się kilka kroków do tyłu, do własnej bramki. No, cofnął się do tyłu, to oczywiście nie może być inaczej. Trudno cofnąć się do przodu. Zaiste. Jagiellonia na linii środkowej walczy o piłkę. Kupisz, Przykryl, Matysik, Tobers, piłka do przodu, wybija to znowu, ale za boisko tym razem w nasz Bogdan Cyru, piłka do Gajasa. Gajos traci piłkę na rzecz, no kogo, na rzecz
Nene faulował Gajosa, pokazuje sędzia, czyżby znowu żółta kartka? No jest żółta kartka teraz dla Brazylijczyka Nene, ale to chyba bardziej za dyskusję niż za ten faul, bo Portugalczyk tutaj faktycznie no, faulował, a potem niepotrzebnie wdał się w dyskusję z arbitrem, jeszcze zaczął machać rękoma, może jeszcze tam jakiegoś słownictwa na P używał. Jeśli dobrze znam portugalski, a zwłaszcza przeklęcie na P, które zaczyna się na P i kończy się na A. U nas też jest takie brzydkie słowo na P, tylko u nich to drugie to jest U, a u nas I. A potem u nich jest N, a u nas Z. No już dalej nie będę kontynuował, niech se tam każdy doszuka w słowniku wyrazów obcojęzycznych, wyrazów obcych. Piłka w polu karnym Jagiellonii, ale po walce przykryła z Tobersem, kozioł w polu karnym piłka robi i wychodzi za linię końcową boiska. No teraz od kilku minut obserwujemy takie bardziej piłkarskie zapasy, takie bardziej przepychanki. Kto kogo przepchnie, kto kogo zepchnie do pola karnego. Lechia tutaj ma piłkę częściej gości na naszej połowie, ale Jagiellonia czeka na te kontry, czeka na takie właśnie zagrania jak z 55 minuty, gdzie przykryl znalazł przed polem karnym Imaz poszedł sam na sam i zdobył w tej sytuacji bramkę na 2-1 dla Jagiellonii Białystoki. Mam wrażenie, że Jaga dalej czeka na takie okazje, tylko że no to może być też trochę złudne, trochę zwodne, trochę też zawodne, bo no, wystarczy takie chwila zawahania, kiedy zostawi się samego Pajszą w polu karnym bez opieki, a już ten list pola karnego wie, co z piłką zrobić, jeśli dobre podanie w tempo dostanie. Znowu Lechia atakuje, ale przerwana akcja przez przykryla, piłka zabrana od Konrada. Konrado znowu do tej piłki dochodzi, ale tu trzech rywali z Jagiellonii. Jesus Imaz siatkę Konrado założył do przykryla. Przykryl siatkę chciał Ptyszakowi założyć, ale piłka jednak między nogami przeszła i wyszła za linię boczną. Zmiana w drużynie z Gdańska. Boisko opuszcza Holender Joeri de Camps, a w jego miejsce wchodzi Jakub Kałuziński. Schodzi jedna ósemka, wchodzą dwie ósemki. Kałuziński za Joeriego de Campsa. 66. minuta gry na stadionie przy pokoleń Lechii Gdańsk. W Gdańsku rzecz jasna Lechia 1 to sprawka Flavio Pajszą, Jagiellonia 2 to sprawka naszych Hiszpanów. W trzeciej minucie Gual, w 55. Imaz. Jagiellonia na połowie rywali, tam kupisz dla nietypowej dla siebie pozycji takiego naprawdę ofensywnego pomocnika. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak on się tam czuje, będzie okazja po meczu z Tomaszem zagadać, popytać jak on w roli gracza ofensywnego takiego stricte się czuje. Teraz faul na Kupiszu właśnie, piłka będzie dla Jagiellonii z rzutu wolnego, no ale blisko linii środkowej boiska, więc tutaj nic wielkiego, przynajmniej w początkowej fazie tego stałego fragmentu gry nie zrobimy, bo też co zrobić, kiedy piłka jest z 60 metrów od bramki Lechii Gdańsk. Krótko zdaje się zagra przykryl, myślałem, że do Imaza do przodu, on zagrał do tyłu do Matysika. Matysik wszedł boiska do Cyru do Nastića. Nastić już przyzwyczaił się tutaj do grania na pozycji środkowego lewego obrońcy. Dribbling, dobre rozciągnięcie gry do przykryla, znakomicie. Przykryl z prawej strony pola karnego do Pietrzaka. Aj, nie udało się przedryblować Rafała Pietrzaka. Wyszedłby na sam praktycznie przykryl. A tak, musi wracać do obrony. Brakuje go z tej strony, ale Jagiellonia piłkę zabiera rywalom na środku. Nie, Kałuziński ma na wprost bramki Konrado. Konrado wygonił się do linii bocznej boiska przy polu karnym. Przy nim na jeden na jednego Matysik. Miłosz nie daje się ograć. Jest piłka dośrodkowana w pole karne, ale odbija to. Jest Zlatan Olemorowicz. Jeszcze piłkę przejął Kubicki, ale z około 30 metrów uderzył bardzo niecelnie. Jagiellonia przed chwilą miała swoją szansę. W odpowiedzi Lechia Gdańsk. No, ciekawe, żywe spotkanie, w którym Jagiellończycy oczywiście są zainteresowani dowiezieniem tego skromnego prowadzenia do końcowego gwizdka, ale też fajnie byłoby strzelić bramkę na 3-1. Jeszcze bardziej pognębić te Lechie, jeszcze bardziej odebrać jej wolę walki i wiarę w to, że można tutaj przynajmniej remis z Jagiellonią ugrać. A Lechia musi do końca atakować, musi w pewnym momencie też zaryzykować naprawdę bardzo dużą liczbą grę do przodu zawodników, no bo inaczej co może zrobić, a jak będzie zaangażowana Lechia bardzo mocno liczbowo, kadrowo w grę ofensywną, to powstaną luki z tyłu i te luki Jagiellonia będzie miała, mam nadzieję, okazję mogła wykorzystać. Na razie znowu piłkę zbieramy na połowie rywali, walka na środku, Nene, Romańczuk, Kupisz, Nene leży, jeszcze leżąc kopnął piłkę do boku, do Nastića, Nastić do przodu, do Kupisza, czy Tomasz dojdzie do tej piłki przy linii końcowej, doszedł. No i co zrobi teraz Tomek Kupisz? Do tyłu, do
Lewickiego. Jakoś Jakub Lewicki w drugiej połowie mi zniknął, ale wreszcie jest. Znowu piłka od Bojana do Kupisza, no ale to nie tak. No i Kupisz ma uzasadnione pretensje. Do nogi mi zagraj, Bojan. Bojan się w ogóle obrócił plecami do Kupisza. Nie chciał oglądać tych gestów, nie chciał słuchać tych słów. Woli wracać w własne pole karne i bardzo dobrze. A na środku boiska wygrywa główkę z Konrado Matysik. No ale piłka jednak wraca do Lechistów, konkretnie do Kubickiego. Teraz w Dziadka zagrali z naszym Markiem Gualem Lewicki, nie Lewicki, a Kubicki, Nalepa i Pietrzak. Pietrzak ruszył do przodu, podał do Gajosa. Gajos rozciąga grę krosowym podaniem w prawą stronę do Steca, ale piłkę przejmuje Lewicki do Kupisza. Na klepę i ruszy Tomek. No znowu niedokładne podanie. No chcą go zagonić tak bez sensu zupełnie. No do młodszego niemal dwukrotnie, no dwukrotnie właściwie Lewickiego. To już nie będzie brzydkimi słowami. Kupisz krzyczał. Kupisz lat 32, a Lewicki 16. On chyba nawet może i wczoraj, zaraz. Trzeba by było sprawdzić, czy on przypadkiem urodzin nie miał Kuba Lewicki jakoś tak na dniach, że on już 17 lat tak naprawdę skończył. Zaraz ja tutaj to wszystko sprawdzę w odpowiednim momencie. No i będziemy mówić już nie o 16-latku tak naprawdę przecież, a o 17-latku. Także już bardziej zdecydowanie zaawansowany piłkarz Jagiellonii Białystok niż jeszcze kilka dni temu, jeśli rzeczywiście te urodziny miał, ale chyba tak mi się zdaje, że miał. Jagiellonia, oj, tutaj dzisiaj są urodziny. Wojtek podpowiada mi Kujałowicz ze studia. Dzisiaj ma urodziny Jakub Lewicki, zamieszanie w polu karnym. 17 lat dzisiaj kończy, więc to dobrze byłoby tutaj sprawić, mówię o kolegach z Jagiellonii, prezent też młodemu zawodnikowi Jagi, żeby 3 punkty mógł świętować. Ale na razie Lechia w ataku, jest groźnie, dobrze, Cyru uprzedził w polu karnym. Pajszą, piłka po zagraniu Gajosa mogła dojść do naszego kata, tak byśmy powiedzieli, bo przecież, a jeszcze na spalonym tam był gracz Lechii Gdańsk, bo przecież tak naprawdę ile tych już meczów rozegraliśmy przeciwko Lechii Gdańsk i zwykle to Flavio przeciwko Jagiellonii bramki strzela, więc no dzisiaj też tego dokonał, ale na razie to jest tylko jedna bramka przeciwko dwóm bramkom naszej drużyny, konkretnie Marka Guala i Jesusa Imaza. Będzie za chwilę zmiana w drużynie z Gdańska. Wejdzie na boisko zawodnik z Mali, Baseku Diabate. No i czy to będzie udana zmiana? Zobaczymy. Na razie Jagiellonia wznawia grę wybiciem piłki z własnego pola karnego, czy nie? Czy czekamy na coś? No nie wiem, na co czekamy tak właściwie. A i trwa tu jakieś sprawdzanie chyba w VAR, czy... No coś sprawdzamy, czy nie będzie jakiegoś rzutu karnego zaraz dla Lechii Gdańsk, tylko pytanie, z jakiego powodu miałby być ten rzut karny, no ale coś tam sędzia jednak sprawdza i biegnie do VAR-u i będzie oglądał rękę czy coś takiego. Zobaczymy my tu zaraz, bo pod naszym stanowiskiem radiowym jest też stanowisko telewizji transmitującej to spotkanie i będziemy oglądali, o jaką to sytuację w polu karnym Jagiellonii chodzi, która może doprowadzić do rzutu karnego. Tak, o co tu chodzi w tej sytuacji? O rękę chyba w polu karnym. No zobaczymy. Jak podszedł sędzia, biegnie w pole karne, sędzia rzut karny dla Lechii. No to... Tak, spojrzałem w międzyczasie, Jakub Lewicki ma dzisiaj urodziny 17 września 2005 roku, no i za chwilę będzie pojedynek, a żółta kartka jeszcze dla piłkarza Jagiellonii Białystok, nie wiem dla kogo tam ta żółta kartka, za zagranie ręką we własnym polu karnym. No i teraz pytanie, czy Zlatan Alomerowicz, były bramkarz Lechii Gdańsk, na tyle często bronił na treningach strzały Flavio Pajszą, żeby go dzisiaj wyczuć. No na razie Zlatan nie idzie do bramki. Na razie czeka na 5 metrze. Chciałby głęboko spojrzeć w oczy Flavio Pajszą, ale Flavio spuścił głowę. Nie popatrzył na Zlatana ani przez ułamek sekundy. Cały czas wzrok skoncentrowany na piłce. I teraz macha dłoni na linii bramkowej Zlatan Alomerowicz. Coś tam pokazuje, jak byłby milicjantem. Ruch w prawo, ruch w lewo. No mam nadzieję, że to są wszystko sztuczki, które przyniosą skutek. Ruszył Flavio. Słupek, gol, ależ niewiele zabrakło, ale był precyzyjny.
No tylko wzrokiem odprowadził piłkę do bramki Zlatan. Niewiele, naprawdę niewiele zabrakło, żeby zaczarował Flavio Paiszą Zlatan Alomerović. 73. minuta gry. Piłka odbita od lewego słupka bramki Jagiellonii Białystok. I Flavio ma swoją drugą bramkę. No nie mówiłem, że kat. No kat, tym razem z rzutu karnego. Ale jednak Flavio robi swoje. 73. minuta gry i w tym meczu znowu jest remis. Znowu Jagiellonia musi postarać się o zdobycie kompletu punktów i jest zmiana w drużynie z Gdańska. Zapowiadana przeze mnie schodzi z boiska Kacper Sezonienko, a wchodzi Paseku Diabate, piłkarz rodem z Afryki, rodem z Mali. No i wyskandowali, wykrzyczeli nazwisko zdobywcy gola numer 2 dla Lechii Gdańsk. 4. gola w tym meczu. 2 po stronie Jagiellonii, 2 po stronie Lechii. Teraz Lechia znowu uwierzyła w to, że da się tutaj zdobyć nawet i komplet punktów, ale na razie błąd popełnia Jakub Kałuziński. Piłkę na naszej połowie traci. Nie utrzymał jej. Wyszła w aut i czekamy na to, co zrobimy dalej z tym meczem. Mówię o Jagiellonii. Czy będziemy bardziej skupiać się na tym, żeby utrzymać remis w Gdańsku, czy jednak ten remis nas nie satysfakcjonuje? No oczywiście, trzeba by było może też zaryzykować, ruszyć do zdobycia 3. gola, tylko no wiadomo, jak to się czasami kończy. Dobre są chęci, żeby mecz wygrać i wtedy się traci czasami rozsądek w ważnych momentach i czasami też punkty, ale nie będziemy niczego przesądzać, bo znowu jest to sytuacja, w której kompletnie nie postawiłbym żadnych pieniędzy na to, czy Jagiellonia ten mecz wygra, czy zremisuje, czy nawet odpukać, a zresztą nie będę pukał bez potrzeby. Do końca spotkania 15,5 minuty podstawowego czasu gry. Jagiellonia remisuje w Gdańsku z Lechią. 2-2 gole dla Jagi. Mark Gual w trzeciej, Jesus Simas w 55. A dla Lechii dwukrotnie Flavio Paiszą. 52, 73 z rzutu karnego. Ale niewiele zabrakło, żeby ta piłka jednak nie wpadła do bramki. Był to słupek i od słupka piłka wpadła do bramki Jagiellonii Białystok. Tak to się skończyło. Kończycy na własnej połowie. Niepotrzebnie trochę się zabawiamy. Wyjdziemy z tego czy nie? No nie wyjdziemy. Podostrzyła Lechia Gdańsk, ale sędzia pokazuje Dawidowi Stecowi, że ten aut wyrzuca co najmniej 20 metrów za blisko bramki Jagiellonii Białystok, bo piłka po zagraniu nieudanym Lewickiego wyszła dużo, dużo dalej od naszej bramki, chociaż Stec dokładnie w tym samym miejscu stoi co wcześniej, a teraz sędzia nie reaguje. Ciekawa rzecz. Nie zrobił ani kroku w tył Dawid Stec, tylko piłkarze Jagiellonii zdążyli już wrócić na własną połowę, na własne przedpole, więc tutaj no, może z tego powodu sędzia już pozwala grać z autu zawodnikowi z Gdańska blisko naszej bramki. Wybijamy piłkę, teraz Romańczuk za linię boczną, znowu Stec, teraz na przedłużeniu linii 16 metra, więc po lewej ręce Zlatana Alomerovicia, nawet trochę bliżej środkowej, chorągiewki na polu gry Jagiellonii Białystok. Wybijamy to. Strzał, jakiś taki strzał rozpaczy gracza gdańskiej Lechii. Piłka wylatuje na drugą stronę pola karnego. Tam walczy Konrado z przykrylem. No i Konrado próbował tę piłkę zagrać driblingiem za siebie, ale nie opanował jej do końca. Wyszedł za linię boczną boiska i jest out dla Jagiellonii Białystok. To jest 77. minuta gry. Jagiellonia dwukrotnie prowadziła. 1-0 i 2-1, a gdańszczanie, lechiści doprowadzali do remisu za każdym razem, więc co, to 3 razy sztuka może by sprawdziło się tym razem to powiedzenie. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale na razie to Lechia cały czas na połowie Jagiellonii. Jagiellonia szanuje może nawet aż za bardzo ten punkt, ale teraz Lewicki przejmuje piłkę na własnej połowie. Chyba ją opanuje jeszcze w boisku. Tak, rusza do przodu. Jest piłka na środku połowy rywali. Piłka do Nene. Nene idzie w dribbling, w pole karne. Zagra w lewo do Lewickiego czy nie? Nie, w pole karne sam. Wybijają to lechiści. Piłka do Romańczuka. Odskoczyła od piersi, wracał Gajos i wystrzelił na drugą stronę boiska na aut. Po lewej ręce teraz Kuciaka. Naszej prawej stronie ataku piłka dla Jagiellonii. Jest przykryl. Podanie do Kupisza. Kupisz z przykrylem gra. Rzut rożny będzie dla Jagiellonii. Sędzia pokazuje, że Pietrzak niepotrzebnie się piekli. On tam ślizgiem poszedł pod nogi przykryla. Tomasz go nie minął. Piłka po nogach rywala. Na rzut rożny dla Jagi. A Pietrzak pokazywał, że jeszcze otarła się piłka o nogi przykryla, ale to nie miało znaczenia dla sędziego asystenta ani głównego. Paweł Malec pokazał rzut rożny dla Jagiellonii. Po lewej ręce Duszana Kucjaka. To jest 78. minuta meczu. Skoro 3 minuty temu, no już prawie 5, Flavio wyrównał, można by teraz zdobyć bramkę numer 3.
Jest dośrodkowanie w pole karne, piłka w polu karnym, nie trafiamy my w piłkę, nie trafiają rywale, wyjdzie Konrado z pressingu, wybija na środek, ale własnej połowy tutaj czeka na piłkę Nene. Wszerz boiska do Lewickiego, Lewicki nie może się zabawiać, bo Diabate jest blisko, piłka pod pole karne, walczy Gual, walczy Cyru, walczy Kupisz, piłka do Guala, Gual, strzał Guala nad poprzeczką bramki Lechii Gdańsk, dobrze tam wywalczył sobie pozycję Mark Gual, ale przeniósł piłkę, a Jesus Sima schodzi. Troszkę pomstuje, bo raczej tam podanie powinno być do Jesusa, ale to jest właśnie ta rywalizacja, którą może nadinterpretuje pomiędzy Hiszpanami, ale miał wyraźnie pretensje do Guala teraz Simas, że tego podania nie dostał, że Gual sam to strzelał, a nie podał do kolegi lepiej ustawionego. No cóż, nie udało się. 79. meczu Lechia Jagiellonia ciągle 2-2. Na środku naszej połowy walka Cyrus Flavio. Flavio o nogi Cyru, piłka w aut dla rywali. Kałuziński z linii środkowej do Gajosa, ten do Kałuzińskiego, ten do Kubickiego. Kubicki rozciągnął grę indywidualnie i bardzo efektownie do Pietrzaka z lewej strony pola karnego, dośrodkowanie, Diabate nie trafił, zamykał akcję Flavio Paixão, niechybnie byłby gol, gdyby nie interwencja Bojana Nasticza, ależ teraz Bojan nas uratował i zbiera gratulacje, a Flavio łapie się za głowę, bo to była dla niego setka, gdyby oczywiście tylko nie trafił w piłkę Bojan Nastić, groźnie było w polu karnym, jeszcze nie jest znowu tak, znowu wesoło, wybija Matysik tym razem piłkę przed pole karne do Guala, Gual do Imaza, no teraz podał, czemu wcześniej nie podał? Aut dla Jagiellonii, wychodzimy szybko z akcją, piłka do kogo? A chciał tutaj szybko minąć podaniem z autu rywali Imaz do Kupisza, ale piłka nie doszła, bo tam wrócił, zdaje się, Tobers, wybił piłkę w aut. Na połowie rywali, po prawej stronie boiska jesteśmy znowu z akcją, ale piłkę wrzuca na własną połowę do Matysika Przykryń. Matysik przed pole karne Jagiellonii do Cyru, Cyru do Nasticia, odpuścił tę walkę o piłkę, odpuścił tego grę w dziadka ze sobą w roli głównej Flavio Paixão, więc nasi obrońcy środkowi znowu od lewej do prawej, ale lechiści podciągają większą teraz liczbą zawodników, jest Flavio, jest też Diabate, minięty przez Bojana Nasticia, Bojan teraz bardzo fajnie rozciągnął grę, tylko do kogo? Na głowę do Konrado, no Konrado też się nie popisał, bo do tyłu zagrał do Pietrzaka, ten do własnego bramkarza we własne pole karne, atakuje teraz Przykryń Kucjaka, Kucjak wybija piłkę na środek boiska, tutaj zgarnęli to Jagiellończycy, konkretnie Matysik do Nene, Nene puszcza piłkę w kozioł, teraz próbuje podawać, niedokładnie, jest na spalonym Kupisz, nie może piłki dostać, teraz może do tyłu od Nene i dostaje, Kupisz rusza w pole karne, Kupisz z prawej strony pola karnego, no ale tu nie ma driblingu, faul rozpędzonego Kupisza na Krystersie, Tobersie i mamy rzut wolny dla Lechii Gdańsk przy lewej linii pola karnego tej drużyny w 81. minucie spotkania. Jeszcze 10, niespełna 10 plus czas doliczony, a więc jeszcze wiele w tym meczu może się wydarzyć. I tak dużo się dzieje. 4 gole w Gdańsku na stadionie Lechii. Lechia 2, Jagiellonia 2 i wszystko w dalszym ciągu wydarzyć się może. I jedni mogą zgarnąć komplet i drudzy. No niepotrzebnie znowu bawi się w driblingi, a Nene przed naszym polem karnym. Strata Lechia w polu karnym, groźnie, Diabate uprzedzony znowu doskonale. Ale ustawiony Bojan Nastić, ale rywale przejmują piłkę przed polem karnym. Jest Kałuziński, uderza Kałuziński! Obok lewego słupka bramki Zlatana Alomerowicza. Miałby to Zlatan na rękawicy, gdyby to leciało w światło bramki Jagiellonii, ale nie poleciało. Poleciała piłka za bramkę, obok lewego słupka bramki bronionej przez Zlatana Alomerowicza. Rozpoczęła się 82. minuta spotkania. Zlatan wyraźnie zwalnia. Nie wiem, co tam mu nie pasuje. Coś tam od rękawiczki odkleił, tak jakby jakiś plaster tam poprawiał albo właśnie zerwał, żeby mu nie przeszkadzał. Szykuje się kolejna zmiana w Jagiellonii Białystok. Wejdzie na boisko Maciej Bortniczuk, przepraszam, Wojciech Łaski. Podejrzewam, że za Jakuba Lewickiego. Ale za chwilę się przekonamy, jak do tej zmiany dojdzie. Na razie piłkę wybija na środek boiska Zlatan Alomerowicz. Zdaniem sędziego Kupisz faulował Diabate i jest zmiana w drużynie z Białegostoku. I nie wchodzi tutaj Łaski za Lewickiego, tylko za Guala. A więc taki bardziej troszeczkę defensywny styl gry będziemy prezentować, no bo chyba, że Łaski pójdzie i zamieni na pozycji Guala i będzie napastnikiem, ale nie wydaje mi się. Jakby trochę niezadowolony schodził Mark Gual z boiska, ale ładnie wita na tym placu Łaskiego, więc też przytulił się z trenerem Maciejem Stolarczykiem. Nie, nie, to tylko moje wrażenie. Po prostu nie spieszył się z zejściem, bo już zmęczony tym meczem Mark Gual, a też chciał przyoszczędzić pewnie parę sekund, a i tak te sekundy sędzia Paweł Malec z Łodzi doliczy do tego meczu. Rozpoczęła się 83. minuta spotkania. Lechia 2, Jagiellonia też 2 i lechiści ruszają. Na środku znowu Konrado.
atakowany przez Nenę. Akcja zatrzymana. Konrado do tyłu, do Kubickiego. Kubicki w prawo do Kałuzińskiego. Kałuziński w prawo do Diabate. Prawa strona pola karnego. Przy Diabate jest nasz zawodnik Lewicki, Kuba Lewicki, a Diabate z tego powodu atakowany przez Kubę podał piłkę prosto do rąk Zlatana Alomerowicza, a więc kolejna próba ataku. Lechii Gdańsk z prawej strony boiska nieudana, zakończona chwytem piłki przez Zlatana. Przy Zlatanie Flavio, ale odpuścił. Zlatan teraz spokojnie piłkę może wybić na połowę rywali, do Imaza, ale jest wcześniej Diabate. Ten podaje do Kupisza, Kupisz za siebie, do Nenę. No żeby tylko Nenę nie dryblował. Podał do tyłu, na własną połowę do Cyru. Też niedokładne podanie. Musi wracać pod pole karne Cyru Jagiellonii, ale podał znowu dobrze do przodu do Bojana Nasticza. Teraz niepotrzebnie bawi się Lewicki, ale uciekł spod presji. Dribbling Nenę, taki znowu, taki piłka uciekająca od nogi, trzeba ją gonić, szpagaty jakieś robić, takie rzeczy. Na szczęście okazało się, że Maciej Gajos faulował naszego Portugalczyka, bo byłaby brzydka strata, a w międzyczasie przerwa chyba będzie na leczenie Jakuba Lewickiego, który ucierpiał w poprzednim pojedynku. Pokazuje Maciej Kalkowski, trener Lechii, też zmianę w drużynie własnej, a zmiana będzie w Jagiellonii. Maciej Bortniczuk wejdzie za kogo? Za Imaza, czy może za... No jeżeli Bortniczuk, no to chyba za Imaza, no bo za kogo on może wejść? A może za kogoś innego? Zobaczymy, za chwilę przekonamy się. Wcześniej trzy zmiany, zeszli Czernych, Puerto i Gual. Weszli Matysik, Kupisz i Łaski. Więc jeszcze dwie zmiany trener Maciej Stolarczyk ma. Maciej Bortniczuk już przebrany w strój sportowy meczowy. Numer 34 na żółto-czerwonej koszulce. Zmiana też w drużynie Lechii. Zszedł z boiska Michał Nalepa. Nie ma Nalepy, tylko kto go zmienił? Czy jeszcze nikt nie zmienił? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześć, siedmiu, ośmiu. Będzie zmiana Marco Terracino przygotowany do gry. Na razie Bortniczuk zmienił na boisku Lewickiego, a zatem to wcześniejsze wejście na boisko Łaskiego było takim przygotowaniem do tej zmiany. Łaski na lewym wahadle, a Bortniczuk za Guala z przodu. To tak to wyglądało, natomiast Lechia w tym momencie gra, zdaje się, w 10. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, 10 gra. Będzie zmiana przygotowana do wejścia na plac gry Marco Terracino, brat słynnego tancerza, który w Polsce wodzi rej i wiedzie prym Stefano Terracino. Bracia, a nawet nie wiem, czy nie bliźniacy, bardzo podobni do siebie, więc być może. No w każdym razie Marco Terracino czeka na wejście do gry. Sędzia nie wpuszcza go do gry, bo nie ma takiej przerwy i Lechia musi grać w 10. Rzeczywiście teraz wyświetlają tutaj kierownik drużyny z Gdańska, wyświetla 23 na czerwono, 33 na zielono, więc Marco Terracino wchodzi na boisko za Michała, na Lepę. Trzy zmiany w drużynie z Gdańska, cztery w drużynie z Białegostoku i jeszcze dwie ma trener Maciej Kalkowski z Lechii, jedną ma jeszcze do dyspozycji trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk. Lechia przy polu karnym Jagiellonii, aut dla biało-zielonych, dzisiaj bardziej zielono-białych, no ale biało-zieloni. Lechia Gdańsk, Diabate przy linii bocznej drybluje, oj tam Bortniczuk aż zakręcił się i upadł, teraz atakuje Diabate Nenę, piłka do Gajosa, Gajos za pola karnego, na taką aferę trochę, na młyn, wybijamy tę piłkę na środek połowy rywali, Lechia nas naciska, Lechia nas zamyka przy polu karnym, ale teraz wycofali grę na środek boiska i ruszają lewą stroną, dobrze Matysik walczył z Konrado, piłka od nóg Konrado, nie, oj Konrado tutaj ucieka, ale Matysik raz jeszcze znakomicie się zastawił i walczą lechiści, ale przeszliśmy to i wychodzimy spoza tego pola karnego. No mógł sędzia, prawdę powiedziawszy, puścić tę grę, no, chyba że chce, tutaj chodzi o pomoc medyczną dla Miłosza Matysika. Tam doskoczyło dwóch rywali do niego, Pietrzak i Konrado, i obalili na murawę naszego młodego gracza. Wiadomo, troszkę taki podatny na urazy mógł odpukać Miłosz Matysik, problemy z kolanami, ale teraz chodzi chyba o takie zderzenie, o jakiś taki uraz na skutek właśnie zderzenia z rywalem. Podszedł Zlatan Alomerowicz do swego młodszego kolegi, poklepał go po buzi, no i już z Miłoszem wszystko w porządku i Jagiellonia rozpocznie grę rzutem wolnym od własnego pola karnego. Tak naprawdę za 10 sekund rozpocznie się 88 minuta spotkania, będziemy mieli dokładnie 3 do zakończenia czasu podstawowego. Jagiellonia remisuje w Gdańsku z Lechią
2-2 i jeszcze ciągle losy tego spotkania nie są rozstrzygnięte i tak naprawdę to nie będą do ostatniej sekundy, do ostatniego gwizdka sędziego Pawła Malca z Łodzi. Rywale znowu atakują lewą stroną, znowu ten wszędobylski Konrado. Lewa strona pola karnego, w pole karne, dobrze Bogdan Cyru na nogę do Matysika. Oj, pogubił się tutaj Miłosz, strata Miłosza, trzeba to ratować. Wypychamy Lechistów z naszego pola karnego, ale znowu się wpychają. Dawid Stec na lewą nogę, Stec strzał lewą nogą przy lewym słupku bramki Jagiellonii Białystok, obroniony przez Zlatana Alomorowicza. Nie było to groźne uderzenie, więc można było spokojnie tutaj sobie tę piłkę złapać bez większego problemu, bez większych kłopotów. I Zlatan czeka, i Zlatan wygania swoich kolegów z drużyny na połowę Lechii Gdańsk. Daleki wykop pod na Imaza. Są tam obrońcy Lechii. Walczymy na środku. Konkretnie Kupisz. Przejął piłkę, podał do Bortniczuka. Bortniczuk dobrze do Nene. Nene uciekł Diabate. W pole karne Nene. Wbiega w pole karne. Nie, nie wbiegł, bo tam zatrzymał go Jarosław Kubicki. Ten dribbling Nene to jednak jest jego nie najlepsza, nie najmocniejsza siła. I ruszają lechiści. Na lewej stronie tym razem Pietrzak, znowu do Konrado. Bardzo aktywni dwaj gracze z lewej strony boiska, ale zatrzymany Konrado drybluje w lewo, w prawo. Zagrał przed pole karne do Kałuzińskiego. Kałuziński ma piłkę w lewą stronę, gra do Konrado, ten do Pietrzaka. Pietrzak zatrzymał się, naciskany przez Przykryla. Atak pozycyjny teraz Lechia ustawia przed polem karnym. Jest Kałuziński. Kałuziński do Gajosa, nie. W prawą stronę do Steca. Stec pilnowany przez Bortniczuka. Piłka w pole karne. Któż tam ją wygłówkuje? My czy oni? Kupisz przed polem karnym, zastawił się, ale Kałuziński tę piłkę przejął, zabrał mu do Gajosa, na środek naszej połowy. Gajos, pole karne, do Pajszą, piłka uciekła, Flavio, dopadł do niej Bortniczuk i w hokejowym stylu na środek boiska w aut, żeby lechiści nie weszli w pole karne. Za 10 sekund ostatnia 90. minuta spotkania w czasie podstawowym. Lechia wycofała grę na własną połowę. Tobers do Kucjaka. Wyszedł Duszan przed własne pole karne i dalekim podaniem na Flavio. Ale tutaj Miłosz Matysik wygrywa główkę z Portugalczykiem. Tylko że piłka trafia do Gajosa. Gajos do Terracino. Terracino na środku w kole. W prawą stronę ciągnie atak, w prawą do Diabate. Diabate z powrotem do Terracino. Terracino obraca się na wprost bramki. Do Diabate. Piłka odbita od jednego z naszych zawodników. Łaski do linii końcowej. Trzeba to wybić, ale nie aut, ale nie na róg. Wybił dobrze na środek boiska. Przejął to Kałuziński, ale stracił na rzeczy Imaza. I Jagiellonia wychodzi z kontrą. No ale mało nas. Kupisz na linii środkowej. Co zrobi Kupisz? Do kogo poda? Mało się nie przewrócił. Teraz pali sytuację Przykil, więc Kupisz pole karne, ale tu Imaz uprzedzony przez Kucjaka. Piłka wybita na naszą połowę. Dobrze wzięty w defensywie, w kleszcze przez Cyru i Bojana Nasticza. Flavio, piłka do Nene. Nene w prawą stronę do Kupisza. Kupisz do Przykryla. Atakujemy tym razem prawą stroną boiska. Schodzi z piłką do środka Tomasz Przykryl. Przykryl na wprost bramki daleko do Imaza. Imaz strzela. Aj, odbija to Kucjak. 5 minut dolicza sędzia do podstawowych 90. Jeszcze jest Nene. Nene, lewa noga. Nene nad poprzeczką. A więc jeszcze 5 minut do zakończenia tego spotkania. W czasie doliczonym włączyłem stoper i odliczam. Była dobra sytuacja dla Jagiellonii Białystok. Po strzale Imaza obronił Kucjak do boku dobitka. Jeszcze zza pola karnego Nene. No nie był to strzał ani z meczu z Częstochowy, ani tym bardziej ten z Miedzią Legnica. Oba, kiedy przyniosły nam punkty, remis w Częstochowie, zwycięstwo w meczu z Miedzią Legnica w Białymstoku. Doliczony czas się rozpoczął. Lechia 2, Jagiellonia 2 i ostatnie minuty. Kto kogo jeszcze tutaj przechytrzy? Kto kogo jeszcze zaskoczy? Jedną, jedyną akcją, która przyniesie 3 punkty. Czy my ich? Terracino. Jagiellonia broni się, Lechia atakuje lewą stroną. Terracino wygonił trochę za bardzo do boku Pietrzaka. Pietrzak schodzi z piłką do środka, do Terracino. Przed polem karnym piłka do Gajosa. Gajos uderza. Gajos nad poprzeczką. Aż cały stadion z niezadowoleniem jęknął. No ja odetchnąłem z ulgą, bo jak Gajos ma na wprost bramki piłkę i w miarę dużo wolnego miejsca, tak jak teraz, nawet jak to było 30 metrów od bramki Zlatana Alomerowicza, to i tak trzeba było wstrzymać oddech, żeby nie przypadkiem tamta piłka wpadła nam do bramki Jagiellonii. Tak się na szczęście nie stało. Półtorej minuty czasu doliczonego za nami. Lechia 2, Jagiellonia 2, jeszcze 3,5 minuty i będzie po końcowym gwizdku. Ale kto jeszcze pokusi się o to, żeby zaskoczyć rywala zdobyciem gola na 3-2, który zapewne dałby tutaj zwycięstwo? Jagiellonia na połowie przeciwnika. Kupisz, ale niedokładnie. Te piłki szybko tracone.
Jest znowu Konrado, ależ on jest aktywny, szybki, ale Miłosz, Tomasz Frykli zabiera mu piłkę do Bortniczuka. Bortniczuk w prawo do Imaza. Imaz do Bortniczuka, ten w roli skrzydłowego, piłka do Kupisza, znowu niedokładna. Kupisz znowu wściekły, znowu macha rękoma. No ileż można niedokładnie podawać i zawsze do Kupisza. Ten rusza do przodu, a podania niedokładne. Lewicki, Bojan Nastycz, teraz z kolei Maciej Bortniczuk. Jagiellonia na własnej połowie, prawie całą drużyną, tylko Bortniczuk i Kupisz na połowie Lechii. Już Kupisz i Bortniczuk też na naszej. A Lechia rozgrywa znowu przez lewą stronę. Oni widzą, że tam są mocniejsi, za sprawą Konrado i Pietrzaka. Pietrzak łamie akcję do środka, do Gajosa, ten w kole środkowym. 2 minuty 30 sekund prawie gry za nami, połowa czasu doliczonego. Sędzia, przypomnę, z Łodzi Paweł Malec doliczył 5 minut do 90 podstawowych. I znowu ruszają lechiści i znowu lewą stronę. Tym razem podłączyli to Bersa. Piłka do tyłu, ten do przodu do Terracino. Terracino w lewą stronę do Konrado. Konrado przy polu karnym, atakowany przez Przykryla. Jest Terracino, przed pole karne. Znowu Gajos, ale tym razem blokowany. Nie odda strzału, bo nie ma z czego. Daleko. Przekłada piłkę do Kałuzińskiego. Kałuziński do Kubickiego. Atak pozycyjny. Wymiana wielu podań lechistów. Szukają tej pozycji, żeby podać dokładnie w pole karne. Terracino, Diabate, ale dobrze w obronie Jagiellonia. Romańczuk i teraz wypuścił do przodu Imaza. Chyba Imaz był na spalonym, takie mam wrażenie. Ale sędzia puszcza grę. Zablokowany Imaz. Szkoda. Wychodził Kupisz na sytuację sam na sam, ale piłka zablokowana. Nie doszła do Kupisza. Lechia Gdańsk znowu na naszej połowie. 2 minuty niespełna do zakończenia czasu podstawowego i doliczonego w tym meczu. A zatem jedna z ostatnich akcji gdańskiej Lechii. Być może jakaś za chwilę okazja do kontry dla Jagiellonii. Białystok. Cała Jaga na własnej połowie. Rywale z koła środkowego. Wraca Romańczuk. Dobrze głową do, niestety, do rywali. Kałuziński przed polem karnym. Na lewą stronę oczywiście pcha piłkę. Ale teraz nie. Teraz walają piłkę w pole karne rywale. Znowu tak trochę na siłę. My to wybijamy. Jak w hokeju, jak w piłce ręcznej. No w piłce ręcznej to tak właściwie się nie dzieje, bo albo rywale zabierają piłkę, robią akcję, albo po prostu jest gol. Rywale. Terracino. Terracino przed polem karnym. Do kogo? Na szczęście do naszego Wojciecha Łaskiego. No i teraz Łaski do Imaza. Oj, Wojtek. Graj piłkę do nogi, pokazuje Imaz, a nie z głową w chmurach i do rywali, do Kubickiego. No teraz to już naprawdę chyba jedna z ostatnich akcji, jeśli nie ostatnia, Lechii Gdańsk na naszej połowie. Z prawej strony pola karnego Gajos. Pole karne ruszył do piłki Alomerowicz. Łapie spokojnie i teraz czeka, co zrobią koledzy. Czy ruszą do przodu od razu, czy też nie? Nie, Jagiellończycy nie kwapią się z atakiem za wszelką cenę. 40 sekund do zakończenia meczu. Jeśli sędzia nie doliczy jeszcze kilku sekund, ale nie, bo w tym czasie podstawowym, doliczonym, przepraszam, wszystko ciągle piłka w grze, piłka w polu karnym rywali, po koźle w rękach Kucjaka. No i teraz to już naprawdę ostatnie wybicie bramkarza Lechii na naszą połowę. Co będzie z tej piłki? Przejmuje to Pajszą. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Chciał faul wymusić Portugalczyk. Jagiellonia jednak utrzymuje się przy piłce. Portugalczyk leży, a my gramy. Jest Bortniczuk na połowie rywali, ale mało nas tam, tylko on i Imaz. Piłka do Romańczuka. Romańczuk do Nene. Nene wszerz, podnosi się powoli Pajszą, my gramy dalej. Tomasz Przykryl z prawej strony pola karnego. Przykryl na lewą nogę, Przykryl uderza, lewa noga zablokowany. Jest jeszcze Bortniczuk. Bortniczuk, ej, nie. I to już jest ostatnia akcja tego meczu. Sędzia w tym momencie gwiżdża po raz ostatni. Jagiellonia Białystok remisuje w Gdańsku z Lechią 2-2. Bramki dla nas Gual i Imaz, dla nich dwa razy Pajszą.